Witam, zacne grono ludzi porządnych i przyzwoitych. Wybaczcie to spóźnienie. Niestety, problemy techniczne wymagały pewnej pracy z mojej strony. Poza tym, ledwie wróciłem z siłowni. Jak widzicie, mam tutaj mikrofon, który yy, z którego będę musiał korzystać. Liczyłem na to, że uda się podpiąć ten mikrofon krawatowy, czy jakkolwiek on się nazywa, ponieważ znalazłem, znalazłem przejściówkę. Wydawało mi się, że. Będę mógł zatem podłączyć zarówno ten mikrofon, jak i, jak i zasilanie do laptopa, ale oczywiście ten cholerny mikrofon kopertowy nie działa po przejściówce. Nie wiem dlaczego, nie mam zielonego pojęcia. Jeden pies. Tak czy siak, od razu wszystkiego najlepszego dla Was. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, i czy będzie mnie słychać, jak się oprę. Czy muszę tak tutaj nad tym mikrofonem ślęczeć? A może go wezmę, tu postawię bliżej, jakby to było. Może tak. Tylko. Nie wiem, czy mnie słychać wtedy, czy mnie widać. Także raz jeszcze wybaczcie to spóźnienie. Problemy techniczne. Nie wiem, czy już życzyłem, chyba już życzyłem Wam. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, 2024. Niech Wam się wiedzie. Fakt, że mam ten mikrofon, może powodować, że będzie zbierało więcej odgłosów, których nie chcielibyśmy, żeby zbierało. Bo te kopertowe, czy krawatowe, czy jak one tam się zwiążą, mają taką fajną funkcję, że można szumy wyciszyć, i wtedy słychać tylko mnie, a wszystkie jakieś szumy są wyciszone. Nie wiem, czy to coś. Ma taką możliwość, jeżeli nawet ma, to nie potrafię z, tego, z niej skorzystać, więc jak tu pies będzie coś tam robił, albo któraś z moich kobiet, no to będziecie to słyszeć, także wybaczcie. Kogo tu witam? Cholera, gdzie ten mikrofon postawić? Powinienem kupić, wiecie? No jak kupowałem ten mikrofon, to myślałem, czy taki wysięgnik kupić. Co ja myślałem? Jasny gwint. Na co mi taki wysięgnik? A tymczasem okazuje się, że teraz byłby idealny. Postawiłbym gdzieś tu z boku ten mikrofon, tylko ten wysięgnik, bym siedział jak król. A tak to widzicie. A czy mnie słychać w ogóle? Czy jest duża różnica? W sensie jak. O, siedzę tak i gadam, a siedzę tak i gadam. Panie Jarosławie, cho choinkę słychać. Szogun, idźmy z teraz. A Kysz. Łukasz Spaliński, cześć. Piotr Pir, cześć. Gus Hunter, widać, wi, widać wida, i słychać piszesz, więc mówię, witaj, witaj. Piotruś, prokurator Szczelina, witaj. Brabo, cześć. Ile mam wzrostu i wagi? 188,95, 4, coś takiego. No ja witam. Kogo tam witam jeszcze? Mateusz156, Papryczkowy, Denis. Kiedyś była taka seria Wilny Opowiesz coś, bo dobrze to wspominam. No była taka seria, yy, tak. Aż mi głupio o tym mówić, bo już wszystko pozapominałem, szczerze mówiąc, ale to była dobra seria, bo człowiek, który to pisał, nie pisał tak jak ja, że o, może wygra ten, może ten, ten ma takie, ta, ten takie, tylko pisał tak, jak myślę, że wielu czytelników chciałoby, żeby było pisane, czyli wygra na pewno, znaczy na pewno. Wygra ten, rozwali tego i tego, dlatego, że to, to, to i tamto, i koniec, kropka. Więc jak dobrze prognozował, no to był wielki triumf, jak, jak nie trafiał, no to było gorzej. Ale szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak to, jak to szło, to znaczy, jak to wychodziło summa summarum. Tego nie pamiętam, niestety. Ale dobry, porządny człowiek to był. Znaczy jest pewnie. Byłem z nim kiedyś na UFC w Berlinie? Tak, chyba tak. Z samochodem jechaliśmy. Chyba tak, o ile dobrze pamiętam. Niestety pamięć mam dobrą, ale krótką. Łukasz Kraj, cześć. Gus Hunter, już mówiłem. Chyba. Maciek Pabis, cześć. Łukasz Spaliński. Witaj. Marcin Miadziołko, cześć. Ktoś ciągle na Kacu? Nie, nie, ja nie na Kacu. Co ty? Panie, panie Gus Hunter. U mnie Sylwester wyglądał. On swoje lata już nie potrzebuje szaleć. Wyjście przed chałupę, petardy, fajerwerki i do domu. Legity, cześć. Artur Stosik, cześć. Dobra, przywitałem chyba prawie wszystkich. Kogo mogłem, to przywitałem Darek, cześć. Bulizor. Dziękuję, również najlepszego. Ram Pam, pam dzięki. Tomi Medus, witaj Król Złoty, witaj również. Paweł Rojek, cześć. O, widzę, że Mateusz156 pisze, dzisiaj Vetori Kanonier ogłoszone. Ogłoszone main eventem w Apexie w kwietniu? Co myślisz? Że kto? Vetori Kanonier? Przecież Kanonier z Wetori już walczył. Czy ja coś pomieszałem? Wydaje mi się, że nie pomieszałem. I to niedawno, więc to musi być jakieś nieporozumienie. Po tym Kanonier miał poważną kontuzję. Zaraz zobaczę. No, dopiero co walczyli, to niemożliwe. Nie uwierzę w to, kolego. Łukasz Kraj, a u Ciebie pieski się nie boją? U mnie piesek się nie boi, a nawet gdyby się bał, to musiałby to zdzierżyć. Takie życie. Wetori czy Allen? Brendan Allen. To co jest walka Brendana Allena z Vettorim? Nie przypominam sobie, aby była ogłoszona. Ale faktycznie jest. 6 kwietnia. No Allen. Allen, no słuchajcie. Wetori. Nie wydaje mi się, żeby się rozwijał. Kurde, czy ja mogę tak siedzieć? Mam nadzieję, że mogę. I będzie mnie słychać. O, może sobie to jeszcze tu podsunę. O tak. O, i może tak będę siedział. Dobra, słuchajcie. Plan na dzisiaj jest następujący. Otóż, dwa słowa podsumowania o tym, co wydarzyło się w tym roku minionym w KSW, w UFC. I co może się wydarzyć w 2024? Myślę, że tak szybko, sprawnie omówimy sobie każdą kategorię wagową, wskazując zawodnika, który najprawdopodobniej będzie zasiadał na Mistrzowskim Tronie na koniec 2024 roku. Zobaczymy, czy będziecie podzielali moje opinie, moją opinię, czy niekoniecznie. Jak widzę szansę bryczka z Durajewem, pyta Darek1916. Chyba widzę dokładnie, o tutaj jedna córka moja stuka coś tutaj w ten w ścianę. Not, not good. Jak widzicie, warunki spartańskie. Skomplikowane, trudne. Będę musiał powrócić do robienia tych live'ów. Kiedyś robiłem je, wiecie kiedy? W południe. Spokój w chałupie, cisza. To nie było takie złe, no tylko, że nikt nie oglądał, <grym> zresztą teraz też niewielu ogląda, znaczy niewielu, bo to... szacunek oczywiście dla ludzi porządnych i przyzwoitych, którzy oglądają. Natomiast o 12 frekwencja była jeszcze niższa, jak możecie się domyślać. Wytypujesz kartę główną na UFC 300. Mogę spróbować podjąć się takiego wyzwania. Boro95, Topuria przegra z Wolkiem. Nie sądzę, myślę, że wygra. Co do Jara, z mym ma się spinać ciągle Peter Elliot No nie wydaje mi się, żebym się spinał do Jara Jaru, dobry chłop Wetory niestety zastygł Mateusz Nowacki Zgadzam się, dawno temu przestał się rozwijać A gdy straci atut swojej tytanowej szczęki I żelaznej kondycji No żelaznej kondycji to może tak szybko nie straci Ale ten tytan w szczęce może stracić szybko I wtedy będzie już dramat no bo jego stójkowa defensywa jest dziurawa Jak szwajcarski ser I chyba wszyscy się z tym zgodzimy To tak, już widziałem, że Hamza Trzymajew ma znów jakieś problemy zdrowotne. Znaczy miał, pisałem o tym nawet na lowkingu, więc tak. Więc nie sądzę, aby. Ale... Słuchajcie, ta gala UFC 300, to tam należy z dużym dystansem podchodzić do występów zawodników yy, muzułmańskich. Oni mają Ramadan. Który się kończy, o ile się nie mylę, właśnie tuż przed galą UFC 300, albo jakoś tak. Więc cały okres przygotowawczy musieliby przeprowadzić podczas Ramadanu, co jest skomplikowane. Natomiast oczywiście są tacy zawodnicy, którzy się tego podejmą. Jednym z nich jest Belal Muhammad. No ale on jest zdesperowany i musi to zrobić, jeżeli nie chce, aby. Szansa walki o tytuł mistrzowski przeszła mu koło nosa. Oczywiście mówię o starciu z Leonem Edwardsem rewanżowym, które wstępnie zostało już tutaj nieoficjalnie zapowiedziane właśnie na okoliczność jubileuszowej gali UFC 300. Gegu, co tam z Mateuszem Figlakiem? A wydaje mi się, że wraca. Znaczy zaraz, Mateusz Figlak... Michał i Mateusz Figlak. Michał jest w UFC, dobrze mówiłem, a Mateusz jest jeszcze w Cage Warriors. Więc wiem, że, znaczy wiem, że słyszałem, że tak, dobrze mówię. Że Michał Figlak powoli wraca do formy po kontuzji i jest szansa, że wystąpi na, w pierwszym kwartale przyszłego roku. A jeżeli nie, no to myślę, że wystąpi na gali w Anglii, która szykowana jest oczywiście na lipiec. Słuchajcie, powiększę sobie te... bo yy, wiecie co powiększę? o, te. Dlaczego ja, dlaczego ja mam top chat? Powinienem mieć chat na żywo. O, dobra. Piotrusz Prokurator Szczelina, co sądzisz o redaktorze Januszu Majewskim z Fight Jestem na 99,9% przekonany, że jego imię nie brzmi Janusz, tylko yy, Tomasz Majewski. Raz nie miałem okazję z nim zamienić słowo. To było na gali. To było na Gali UFC w Krakowie. Nie wiem, który to był rok, nie pamiętam. Znałem go wcześniej, ale akurat siedzieliśmy obok siebie, chyba na, w tych. Wiecie, przykład wśród mediów branżowych. Wydawał się normalnym, spokojnym człowiekiem. Bond. Spoko odcinek MMA Studio. Lubisz występować u kogoś, czy bardziej własne streamy na własnych warunkach? Słuchaj, jedno i drugie odpowiem dyploma, dyplomatycznie, ale prawdziwie, że jedno i drugie ma swoje wady i zalety. To znaczy u siebie mogę mówić o czym chcę, ile chcę i to jest wielki atut. Natomiast goszcząc właśnie w takim MMA Studio, czy też w Koloseum, muszę starać się przekazać swoje myśli w sposób mocno skondensowany. Ma to też swoje zalety, bo na przykład raczej nie rozwlekam wypowiedzi i nie skaczę na poboczne tematy, choć z drugiej strony akurat to skakanie po pobocznych tematach lubię. To znaczy, zaczynam mówić o lowkingach tego i tego, więc przypominam mi się jak coś w temacie lowkingów kogoś innego, potem przechodzimy do kogoś, kogo pokonał i tak dalej, tak dalej, i potem wracamy. Jak Bóg da, to wracamy, bo czasami zapominam o czym mówiłem i nie wracamy. Więc goszcząc u kogoś, staram się. Trzymać określonych ram i skupiać się na odpowiedzi na pytanie, a nie kluczyć. Ale ogólnie tak, ogólnie lubię odpowiadać na pytania, dlatego też na przykład lubię właśnie takie sesje pytań i odpowiedzi, takie jak aktualna. No bo wtedy nie muszę dumać nad tym, o czym by tu mówić, tylko po prostu wyporuszacie. Zacni widzowie, jakieś tematy, do których ja staram się odnieść, jeżeli mam akurat w tym temacie jakąś wiedzę albo jakieś przemyślenia. Patrzę, co piszecie. Kiedy zaczyna się ramadan? Otóż, no ramadan zaczyna się w marcu, a konkretnie 9, 10 albo 11 marca. Jeden z tych. Bulizor tutaj mnie przywołuje do porządku. Pisze: Królu, zaczynamy predykcję na 2024. Może to i racja. Czy Płatan ma jakieś szanse w heavyweight? Jakieś ma, ale raczej nieduże. Bartku na szybko. Chandler czy McGregor? Chandler. 2015: Krystian Kucharczyk podpowiada pewnie w temacie Gali Krakowskiej UFC: Płatan czy Aspinal? No, Aspinal. Tutaj sprawa jest nieskomplikowana, nie oszukujmy się. Oczywiście, jak ten płatan trafi, no to może ustrzelić każdego, nawet naszego Toma Spinala, ale myślę, że Brytyjczyk oczywiście straciłby częściowo tutaj atut swojej szybkości. Nadal byłby piekielnie szybki, może nawet szybszy od Brazylijczyka, ale dysproporcja tej szybkości w mojej ocenie nie byłaby tak duża jak na przykład w jego starciu z. Sergiem Pawłowiczem, Andrzejem Marłowskim, Marcinem Tyburą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przewaga zapaśniczo parterowa po stronie Brytyjczyka byłaby ogromna. Arman czy Oliveira? Trudno rzec. Grubszy temat. Temat na grubszą rozmowę. Jarosław Kaczyński. Czy Drikus Duplessis może zagrozić Cyklandowi w stójce? Może. Drikus czy Strickland na dzisiaj. Pyta Piotruś, prokurator Szczelina. Na dzisiaj to Strickland. I myślę, że na za dwa tygodnie też Strickland. Ale to nie jest mocny typ. Słuchajcie. Na Rawingu zapowiedzi tych większych walk zawsze są. I tam zawsze jest też wstępna, krótka, kilkuzdaniowa analiza. Oraz mój wstępny typ na walkę. Więc tam typowałem Stricklanda. Dlaczego? No Myślę, że sprawa tu nie jest skomplikowana. Jest to znacznie bardziej lepiej technicznie poukładany zawodnik. Kapitalna kondycja, nieustanna presja. Powinien jak najbardziej postawić się zapaśniczo parterowo Ale, no, wiecie, Drikus jest szaleńcem. Skreślanym gremialnie przez wszystkich, wliczając w to mnie. Który zaskoczył świat nieprawdopodobnym zwycięstwem z Robertem Takerem. W mojej ocenie to była największa niespodzianka w zeszłym roku. Nawet większa. Nawet większa niż zwycięstwo Szona Stricklanda z Izraelem Adesanią. Jak myślisz, czy Prachnio i bryczek dadzą radę w lutym? Myślę, że Robert da radę, a Marcin niestety nie da rady. Witam, Bartek pisze Rafał Rutkowski. Najlepszego w nowym roku. Dziękuję bardzo. Pytanie, czy uważasz, że wycofanie Jusada ma związek z konorem, żeby go nie badać, bo wypił soczku z gumi jagód? Pozdro. Uważam, że wycofanie USADA ma związek nie tylko z Konorem, ale też z Johnem Jonesem. I generalnie słuchajcie, ile pieniędzy Dejnie White'owi przeszło koło nosa z uwagi na różnorodne zawieszenia, kontrole antydopingowe i problemy z tym związane, to jasny gwint. Uważam, że poszli po rozum do głowy i związali się z agencją, która tutaj jest trochę w tym temacie mniej restrykcyjna, pozwala na nieco więcej. Co będzie z korzyścią i dla zawodników, bo prawdopodobnie lepsza regeneracja, może lepsza kondycja, bystrość umysłu i tak dalej, no i lepsza dla fanów, no bo będziemy widzieli zawodników, którzy od pierwszej do ostatniej rundy jadą na piątym biegu. Więc tak, uważam, że UFC wszystko przekalkulowało. I Dana White i spółka doszli do wniosku, że jasny gwint, ileśmy kasy stracili na te wszystkie szalone obostrzenia, zawieszenia i tak dalej, i tak dalej, a dodatkowo przecież jeszcze płacimy im furę pieniędzy tej amerykańskiej agencji antydopingowej, więc zachowajmy pozory, ale pozwólmy na odrobinę więcej wolności. Dobra. Słuchajcie, bo tu dużo pytań jest, co mnie bardzo cieszy swoją drogą, a ja jeszcze nawet nie wrzuciłem tego do, na Twittera, więc pozwólcie, że właśnie to uczynię, jak to zrobić. Tak, sekundka, gdzie ja to mogę postawić? Cholerny ten, go tu przywiązał gdzieś, nie mam go jak przywiązać. Sekunda, gałganie, na razie tu. Jesteśmy na ży 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 żywo podsumowujemy 2023 i prog prognozujemy 2024. Zapraszam. Dobra. Dawid M. Kurczę, pojawia się tak dużo pytań, z czego, jak mówiłem, jestem bardzo zadowolony. I tyle ciekawych, że nie wiem, kiedy mam przejść do tego cholernego podsumowania i prognoz. Otóż pyta Jarosław, nie, nie Jarosław Kaczyński. Dawid M. Śledzisz Saldzicza aktualnie? Jak myślisz, czy w ilu procentach powrót do KSW jest możliwy? Myślę, że taki powrót nie jest jednak możliwy. To byłby mimo wszystko krok wstecz. Chociaż nie oszukujmy się. Pod kątem sportowym no to Roberto Soldicz. Nie dokonał najlepszego wyboru, delikatnie rzecz ujmując. Chłop liczył na to, że będzie tutaj znacznie aktywniejszy, a tymczasem, w półtora roku, które spędził w One Championship, stoczył ledwie dwie walki. Ledwie dwie walki. Jedna no contest, druga przegrana przez knockout Co to ma być? To nawet KSW dało, dałoby mu więcej. Natomiast nie wierzę, że wróci do KSW chociaż wydostać się z kontraktu z One też łatwo mu na pewno nie będzie. Ma tam jeszcze, o ile się nie mylę, 8 walk w kontrakcie, bo podpisał kontrakt na 10 aż walk. Chociaż może on jest, może on jest też czasowy, tego nie wykluczam, więc być może, nie wiem, 2 lata obejmuje, albo 3 lata. I nawet jeżeli nie stoczy tych 10 walk, to po 3 latach, czy też dwóch latach, zostanie wolnym zawodnikiem, ale tego nie wiem. Tak czy siak, szkoda chłopa naprawdę, bo to jest zawodnik z nierada potencjałem. Aż się wierzyć nie chce, jak się potoczyły kariery Roberto Soldicza i właśnie Drikusa Duplessis. Nawet na dzisiaj, słuchajcie, gdybym miał dzisiaj stawiać, gdyby miało dojść do walki Drikusa Duplessis z Roberto Soldiczem, jasny gwint. No chyba postawiłbym na Roberto Soldicza. No przecież chłop nie zapomniał, jak się walczy. A tymczasem jeden jest kompletnie nieaktywny w One, a drugi tutaj robi furorę na największej scenie MMA na świecie, walcząc za dwa tygodnie o tytuł mistrzowski wagi średniej z Shawnem Stricklandem. Jasny gwint, jakie to MMA jest nieprzewidywalne. Dobra, słuchajcie, może, może zrobimy te predykcje. Tych wiecie czego, jeśli chodzi o KSW, i jeśli chodzi o UFC. Typy co do mistrzów na koniec 2024 roku. Rozpoczynamy od KSW. Tamże w zeszłym roku odbyła się tylko jedna walka w kategorii tylko jedna walka mistrzowska w kategorii. Koguciej Chodzi oczywiście o starcie zakończone bardzo kontrowersyjnie pomiędzy czwarty już Sebastianem Przybyszem i mistrzem Jakubem Wikłaczem. No ogólnie ta cała walka, jej otoczka, następstwa medialne i sędziowskie tego wszystkiego to był jeden z największych niewypałów w zeszłym roku w mojej ocenie na nadwiślańskiej scenie MMA. Zdecydowanie. Natomiast, jak mówię, stoczona została tylko jedna walka mistrzowska w tej wadze. Kto może być mistrzem w przyszłym roku? Znaczy w tym roku, na koniec tego roku. Opcje są chyba trzy, tak mi się wydaje. No może no trzy. Kamil Szkaradek robi tutaj co może i oddać mu trzeba, że radzi sobie nieźle. Dobrze mówi, że on walczy w Koguciej. Zaraz to się upewnimy, upewnimy, ale jestem prawie pewien, że tak właśnie jest. A nie w Piórkowej, tylko w Koguciej. Już, sekunda. Tak, kategoria. Kogucia, tak jest, jest na piątym miejscu. Werleson Martins, niekoniecznie. Oleksij Poliszczuk, no nie mam do niego większego zaufania, chociaż jest to zawodnik taki trochę plastyczny, elastyczny, nieprzewidywalny, biedny charakter, może coś zwojuje, ale wydaje mi się, że potencjał Kamila Szkaratka jest większy, ale... Tutaj wszystko rozegra się pewnie w trójkącie. Jakub Wikłacz, Sebastian Przybysz, Zuriko Żożuła. O ile Gruzin w końcu powróci do walki, bo już chyba dwukrotnie był, a może trzykrotnie, dwa razy na pewno przymierzany do pojedynku mistrzowskiego, a tymczasem zmuszony był się z niego, z nich, z tych pojedynków wycofać z powodu, o ile się nie mylę, urazów, więc może w końcu zacznie walczyć. No i to byłoby ciekawe starcie takiego Zuriko Żożuły, właśnie z Jakubem Wikłaczem. Dobre kulanki parterowe. By tam niewątpliwie były Natomiast spodziewam się, że jednak dojdzie prędzej czy później Do walki piątej Sebastiana Przybysza Z Jakubem Wikłaczem I tutaj, no na podstawie tej ostatniej walki To trudno jednak nie widzieć w roli faworyta Oczywiście nie niezdecydowanego, absolutnie Nic z tych rzeczy Natomiast w roli faworyta trzeba widzieć Jakuba Wikłacza no W pierwszej rundzie, tylko w pierwszych minutach Miał problemy z Sebastianem Przybyszem Tam chyba zaliczył nawet desko, ile pamiętam Natomiast już w tej pierwszej końcówce pierwszej rundy zaczynał przejmować stery walki w swoje ręce, później się rozpędził, pamiętamy jak to wszystko wyglądało, rozdawał karty zdecydowanie. Oczywiście pytanie brzmi, w jakim stopniu na ówczesnej dyspozycji Sebastiana Przybysza odcisnęły się jego liczne starty poprzedzające tę walkę. Bo o ile się nie mylę, to on wtedy w ciągu kilku miesięcy przed tym mistrzowskim starciem stoczył chyba jeszcze dwie inne walki, może trzy, ale dwie na pewno. Chodzi o to po prostu, że regularnie był w treningu, regularnie ścinał tę wagę i być może to odbiło się na przykład na jego kondycji. Bo nie oszukujmy się, pod kątem kondycyjnym Sebastian Przybysz w tym starciu wyglądał niezachwycająco. Można rzec, że nie był sobą. Na ile był to wynik presji nieustannej ze strony Jakuba Wikłacza, a na ile przetrenowania, tak to nazwijmy, nie wiadomo. Ale, jak mówię... W piątej walce w roli faworyta widziałbym Jakuba Wikłacza. Więc podsumowując, strzelam, że to właśnie Jakub Wikłacz będzie mistrzem na koniec 2024 roku. Zobaczę, co tam piszecie. Tutaj też mogę. To chyba nie mogę. Eee, sekunda. Tak. To przesunę tu. Przy sobie środowisko pracy zorganizować. Michał Hebda myśli, że John Jones bałby się walki za Spinalem? Michale, sprawa jest prosta jak konstrukcja cepa. I akurat Johnowi Jonesowi... Oddać można, że jest w tym temacie bardzo szczery. Co to znaczy, akurat nie w temacie Toma Spinala, bo tutaj mu chyba taka sportowa duma nie pozwala. Ale na przykład przecież wszyscy dobrze pamiętamy, a jak nie, to przypominam, że John Jones otwarcie mówił o tym, że ani myśli walczyć z Danielem Corbierem w kategorii ciężkiej, bo DC byłby zbyt mocny w tej kategorii i to jest zbyt ryzykowna walka dla niego, czyli dla Bonesa. Podobnie przypomnę, że gdy od dekady opowiadał o tym, że. Musi w końcu przejść do kategorii ciężkiej, to podkreślał, że nie chce walczyć z żadnymi wielkimi zawodnikami, znaczy dużymi, ciężkimi, tylko chciałby wojować w tej kategorii ciężkiej z gośćmi ważącymi około 230 funtów, 240 funtów maksymalnie i tak dalej. No Przypomnę przecież też, że to John Jones oczywiście teraz mówi się, że to Greg Jackson i Mike Winkel, John, czyli jego tenerzy. Zrezygnował, nie wziął walki z Chelem Sonenem i to było chyba na dwa albo trzy tygodnie, maksymalnie trzy tygodnie maksymalnie trzy tygodnie przed Galą, ponieważ uznał ją za zbyt ryzykowną. Oczywiście, narracja tutaj forsowana przez UFC i Dana White'a, którzy dbają starannie o odpowiedni image Amerykanina, brzmi tak. Że to trenerzy tutaj go nie dopuścili, bo on to by ich chciał, ale nie. Greg Jackson i Mike Winkeljohn powiedzieli: Nie, John, nie rób tego. Potrzebujesz pełnego obozu przygotowawczego pod walkę z Shellem Sonnenem. A zatem mamy mnóstwo przesłanek wskazujących na to, że John Jones bardzo taktycznie podchodzi do wielu pojedynków i czasami nawet. Czasami nawet z obfitości serca przyznaje, że pewne walki mogłyby dla niego być zbyt ryzykowne i uważam, że starcie z Tomem Aspinalem zdecydowanie do takich walk należy, ale też uważam, że Bonds nigdy tego nie przyzna. No nie na koniec kariery, szanujmy się trochę. Zdecydowanie w potencjalnym starciu Toma Aspinala z Johnem Johnsonem faworyzowałbym Brytyjczyka, tak podsumowując ten temat. Mateusz pisze, jak żużua wróci do walk, to będziemy mieli end new w 2024. Słuchaj, niewykluczone. Ciekawy styl ma Gruzin, natomiast zwracam uwagę, że on nie walczył od 7 lat. Po 7 latach to nie wiadomo w jakiej formie wrócisz. A jednak z pleców ten nasz Jakub Wikłacz to jest ultrakotem. Więc to nie takie proste. Patrzę, co piszecie. Gegu, czy oglądasz czasem Power Slap, czy jak to się tam nazywa? Nie, nie oglądam, ale jak mi się trafią jakieś urywki na Twitterze, króciutkie to sobie popatrzę. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak oceniasz obe, obecną formę Dawitem, pyta formę Janikowskiego, czy w takiej formie zabierze pas Pawlaka? Ja myślę, że jest duża szansa na to. Ja myślę, że, ja już mówię, ja, że szansa jest, ale jednak faworytem będzie Pawlek. Wandamek <noise> Dlaczego polskie chłopaki nie mają Pi w łapie Gdzie nokautują jednym strzałem no, Pamiętacie Łukasza Bieńkowskiego Dobry był zawodnik Tak się zadumałem nad jego losem Gdy teraz pa Piotr Wawrzyniak Sięgnął po pas mistrzowski Oktagonu Bo oni walczyli w KSW Już, Szczerze mówiąc nie pamiętam kto wygrał Pamiętam, że to była walka rozczarowująca Chyba Bieńkowski wygrał Ale to był taki właśnie nasz Kowadłoreńki zawodnik nie wiem co się z nim dzieje w ogóle. Gus Hunter, czy jest szansa, że Jan Bachowicz zawalczy znowu opas w 2024 roku? Niestety, nie ma takiej szansy. Oczywiście MMA nieprzewidywalne, wszystko się może zdarzyć i tak dalej tak dalej, ale no, nie oszukujmy się. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Bardzo. Ale może do tego wrócimy przy okazji. Umawia na kategorii półciężkiej w UFC, ale posłuchajcie, jak nie przyspieszę, to już 15 minut gadam o kategorii koguciej w KSW. To niedobrze. Muszę przyspieszyć tempo. Dobra, przejdźmy do kategorii piórkowej w KSW i spróbujmy to zrobić szybciej. Wyobraż, próbuję sobie wyobrazić, że ktoś mnie pyta i muszę to wszystko zmieścić w kilku zdaniach i cześć. Kategoria piórkowa. Saladin Parnas zasiada na jej tronie, ale szczerze wątpię, aby Francuz. Powrócił do kategorii piórkowej. Po co mu to? Chociaż z drugiej strony wielu też chyba wątpiło, że powróci na walkę z Robertem Ruchałą, a jednak to uczynił i wyglądał w tej walce doskonale. Otóż ja prognozuję ogólnie, że Saladin Parnas nie będzie już walczył pod sztandarem KSW pod koniec 2024 roku, a zatem nie będzie mistrzem ani w kategorii piórkowej, ani w kategorii lekkiej. Kto zatem rozsiądzie się na opuszczonym przez Francuza tronie w 145 funtach. Otóż prognozuje, że będzie to zwycięstwa walki rewanżowej Roberta Ruchały z Patrykiem Kaczmarczykiem. Daniela Rutkowskiego również tutaj w tej grze o tron bym nie skreślał, ale niewątpliwie on potrzebuje co najmniej, co najmniej jednego dobrego zwycięstwa, aby wrócić do gry o tron. Jest Lom Kijew. tak. On, no też jest blisko pasa, chociaż jest tutaj czwarty, ale jedna wygrana dla niego maksymalnie jedna, dla Rudkowskiego co najmniej jedna wygrana, natomiast dla Lomaniego Jaskiewa, pomimo iż pokonał przecież swego czasu Daniela, jemu jedna wygrana powinna wystarczyć. Mamy Ahmeda Wile, solidny zawodnik, Dawid Śmiełowski. no teraz walczy w kategorii lekkiej, ale to chyba jednorazowo, nie wiem. Damian Stasiak, no też pff, solidny zawodnik, Adam Soldajew. Młody perspektywiczny, ale tym młodym perspektywicznym może być jeszcze przez kilka lat i tak możemy o nim mówić. Zobaczymy. Łukasz Harzewski. Jeszcze bym go tutaj nie skreślał, słuchajcie. Wiem, że wyglądał w tej walce, jak wyglądał, ale ja mam nadal spore oczekiwania. Oczywiście taki delikatny kubeł zimnej wody na moją głowę i nie tylko moją, jak sądzę, został wylany przy okazji tego jego debiutu w KSW, ale ja bym go tutaj jeszcze nie skreślał. Danu Tarhila solidny zawodnik. Rzębijew. Czy Rzębijew nie walczy w kategorii piórkowej? Walczy. Nie ma go tutaj, widzę, w rankingu, ale teraz wiem, że walczy właśnie z Śmiałowskim w kategorii lekkiej, ale prognozuję, że wróci do tej kategorii piórkowej i ma szansę na to, aby walczyć o tytuł mistrzowski, ale wydaje mi się, że jednak nie w tym roku. A zatem Robert Ruchała czy Patryk Kaczmarczyk? O, to jest pytanie. Kto będzie mistrzem na koniec roku? Jasny gwint. Pamiętamy pierwszą walkę. Robert Ruchała pod kątem zapaśniczo-parterowym skontrolował Skontrolował Patryka Kaczmarczyka, w ten sposób wygrał. Robert Duchała jest takim zawodnikiem właśnie nieprzewidywalnym w obszarze stójkowym. Trochę takie pomieszanie Tomasza Narkuna z Krzysztofem Jotką. Patryk Kaczmarczyk na pewno się rozwija, ale Robert Duchała też się rozwija. Obaj młodzi, zdolni, skupieni na jednym sportowym celu, rozwijający się, jasny gwint. Na twoje babka wróżyła, tak wam powiem. Ale. Skoro trzeba, to trzeba. Stawiam na to, że że Patryk Kaczmarczyk będzie mistrzem. Przejdźmy dalej. Kategoria lekka. Mówiłem, Saladin Parnas nie będzie już walczył w UFC. To oznacza, że ostatni pojedynek stoczy właśnie we Francji. Z kim? Czy z Marianem Żółkowskim? Tego nie wiem. Chciałbym Wam przekazać jakieś zakulisowe, zakulisowe smaczki właśnie ze spotkania z Marianem. Bardzo porządny człowiek, o czym mówiłem już od dawien dawna, ale to za każdym razem, gdy spotykam się z Marianem Ziółkowskim, to się utwierdzam w tym przekonaniu. Otóż Marian nie przemycił żadnych sygnałów, które świadczyłyby o tym, że dostanie tę walkę z Saladinem Parnasem, albo że nie dostanie tej walki. Więc z taką samą wiedzą wchodziłem do tego studia, z jaką później wychodziłem. Pod kątem starcia potencjalnego Ziółkowski kontra Parnas. Tak czy siak, uważam, że Saladin Parnas... Upuści KSW, wygra w Paryżu. Nie wiem z kim. Raczej Mircia i Brichta to nie będzie ta walka. Chyba, że jeden z nich wygrałby naprawdę bardzo szybko, ale z drugiej strony przecież KSW nie będzie czekało z walką wieczoru gali paryskiej do starcia Mirci z Brichtą, która jest kiedy? W lutym? Kiedy jest gala ta czeska? W lutym? Chyba w lutym. A paryska jest w, w marcu czy w kwietniu? Jak w kwietniu, to może by i poczekali. Bo wiecie, jeżeli Mircia wygrałby bardzo szybko, czyli byłby zdolny do powrotu za dwa miesiące, to ok. Brichta to samo. Natomiast jeżeli to jest za miesiąc, już nie będę sprawdzał, wy wiecie lepiej, czy ta gara paryska jest w marcu czy w kwietniu. Ale jak jest w marcu, to, no to nie, no to nie będzie KSW czekało z walki wieczoru do wyniku walki Mircia kontra Brichta, więc albo Marian Żyłkowski dostanie to starcie, albo Bartosiński, ale wydaje mi się, że Bartosiński raczej nie. Albo ktoś tutaj się nowy wyłoni, nie wiem. Trzeba byłoby sprawdzić Rauli tutaj Rauli Może. Roman Trzymański, Jechel, nie, nie, Warela, no ale oni są chyba, nie wiem czy są kolegami, czy nie. Pewnie są. Może ktoś zejdzie z kategorii półśredniej, kto, kto mógłby zejść? No, nikt nie mógłby zejść z czołówki. Tak czy inaczej, prognozuję, że Saladin Parnas nie będzie mistrzem na koniec 2024 roku w kategorii piórkowej, lekkiej, przepraszam, będzie nim natomiast właśnie Marian Dziukowski. Właśnie Marian Żukowski. Tak patrzę właśnie na te rozpiski, na ten ranking i Mariana faworyzowałbym w starciu z Mircią, z Brixtą, z Tutaraulim, z Trzymańskim to już widzieliśmy. Dalej jest Held, Varela. Z Varela, no, Varela trzeba oddać Varela, że tutaj nabiera rozpędu. No Tutarauli też, taki dzik, ale wydaje mi się, że Marian byłby w stanie go kąsać z dystansu, trzymać walkę w stójce, unikać bomb. Gruzina. Mircia oczywiście dynamiczny, nieprzewidywalny, ale też trochę taki zawodnik. Odrobinę podobny bym powiedział do Szymańskiego, odrobinę. Pod kątem dynamiki, taki zrywny, szybki. No i Brichta. Brichta jest, słuchajcie. Brichta jest taki troszeczkę bym powiedział delikatny rzemieślnik kickboxerski, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Spora aktywność, dużo kombinacji. Atakuje, kontruje. Niezła kondycja, niezła szczęka, charakter do walki. kurcze taki naprawdę. Solidny rzemieślnik. Kickboxer przede wszystkim. No i jakieś tam pojęcie o parterze też ma. Tak czy siak, Marian Żółkowski będzie mistrzem na koniec roku. Nawet jeżeli dojdzie do jego walki z Parancem i jeśli przegrałby ją w Paryżu, to spodziewam się, że no musiałby stoczyć wtedy dwie walki do końca roku, żeby odzyskać pas. I ja bym tego nie wykluczał. Myślę, że Marian chce trochę nadgonić. Oczywiście, analizując walki potencjalne Mariana z Mircią, Brichtą, Tutaralu i tak dalej, musimy wziąć pod uwagę, że Marian nie walczył od dawien, dawien dawna. To jak najbardziej może odbić się na jego dyspozycji. Więc tu jest taki... Delikatny, no niedelikatny, niemały znak zapytania pod kątem formy Mariana. Dobra, zobaczę co piszecie, i przejdziemy do kategorii półśredniej. Gdzie to jest? Gdzie to wszystko jest? O, Mateusz Paryska w kwietniu. To słuchajcie, jak Paryska w kwietniu. Dobra, a ta czeska w lutym czy w marcu? Kto mi powie, kiedy jest gala czeska. No, nie chcę mi się tutaj sprawdzać. To szybciej będzie, jak napiszecie Bartek. Myślisz, że KSW będzie musiał coś wymyślić, żeby wzbogacić kartę KSW Epic, żeby dobrze poszło pay -per -view? No, pewnie tak. Pewnie tak. Chociaż słuchajcie, no, nazwiska Sol, Solic, mówię. jasny Wit, Halidowadamek, no, to są nazwiska bardzo dobrze rozpoznawalne. Także wśród gospodyń domowych, że tak to ujmę. Natomiast pytanie, czy taki widz w granicach właśnie nie wiem, 30, 40, 50 to jest widz, który najwięcej kupuje, jeśli chodzi o pay per view. Czy raczej powinni to być dwudziestolatkowie i tak dalej. Ponieważ dwudziestolatkowie, no to dla nich Adamek to jest postacią z bajki, jeżeli tak, oczywiście, delikatnie przejazdkarzając. Mamy do w mniejszym stopniu, ale też pewnie. Więc generalnie ja spodziewam się, że sprzedaż będzie niezła, z tym, że oczywiście jest pytanie, jaka będzie cena, coś tego pay-per-view. No i kwestia promocji. A myślę, że do promocji to jednak KSW się tutaj przyłoży. No, wieść gminna niesie, że w umowie z Via Play, to na Viaplay spoczywa promocja całego wydarzenia. Nie wiem, czy tak jest. Jak mówię, wieść gminna tak niesie. Ale jeżeli tak jest, no to szczerze mówiąc, nie wygląda to w mojej ocenie najlepiej, bo wszystkiego, czego dowiaduje się o galach KSW, to dowiaduje się no poza. No nie poza, no to przede wszystkim z, właśnie z KSW, z kanałów, z mediów społecznościowych KSW, z Twittera, Facebooka, YouTube'a i tak dalej. Pomimo iż, jak mówię, ludzie na mieście mówią, że to Waja Play odpowiada za promocję, natomiast Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że przy KSW Epic play nie, be, play nie będzie. A zatem cała promocja spadnie na KSW. A KSW w promocję no, nie jest złe. Myślę, że się naprawdę solidnie do tego przyłożą. Arkeros. wrzoska z kornikiem pewnie zrobią i fani frików się może zainteresują mocniej. A co to? Wrzosek i kornik to mają publikę frikową? czy znaczy Marcin, to wiem, że walczy we frikach. No i się nadaje, bo, znaczy, bo wiadomo, zarabia dobre pieniądze. Jest o kilka poziomów sportowych wyżej od każdego, praktycznie rywala z jakim się mierzy. No jeżeli walczy z frikami, a ja chyba z takimi walczy, czy nie? No i jest wygadany, więc trochę też tam pasuje. Dobrze się odnajduje, a może w ten sposób. Tak, bądź. Słyszałem o transferze Pudziana do Fame, dzięki temu Adamek trafił do KSW. Tak, słyszałem o tym. Ile jest tym prawdy, nie mamy zielonego pojęcia. Mateusz mówi, w lutym czeska. Słuchajcie, to może jednak, może KSW z tą walką wieczoru paryskiej gali poczeka jednak do wyniku pojedynku Brichta kontra Mircia. Bo jak mówię, jeżeli zwycięzca wyjdzie z placu boju, opuści plac boju w stanie nadal nadającym się do bitewnego użytku, to jak najbardziej w dwa miesiące by się wyrobił na walkę właśnie z Saladinem Parnasem. Taką unifikacyjną w kategorii lekkiej. Słuchajcie, jak tak trzymam ten mikrofon, to nie za głośno gadam, bo trzymam przy samej gębie. Słuchajcie, szczerze mówiąc na temat KSW Epic to mało mnie interesuje. No, ja jestem jednak fan MMA, już to opowiadałem o tym. Nie kickboxingu, nie boksu, nie grapplingu, tylko MMA. Tam mają być różne formuły. Walka wieczoru, rozczarowująca. Sportowo bez najmniejszego znaczenia. Ani nie pomoże halidowowi. W karierze bokserskiej w kolejnej wypłacie, oczywiście, możemy pomóc, bo wyobrażam sobie, że jeżeli Mamet pokonałby Tomasza Adamka, to tutaj zaraz jakiś inny bokser ustawiłby się w kolejce do niego i zechciałby pomścić tutaj Tomasza Adamka, żeby ratować dobre imię dyscypliny. Oczywiście, to tylko medialne gierki, bo bez względu na wynik tej walki to. Nie będzie można stwierdzić ani, że boks tutaj pokonał MMA, ani, że MMA pokonało boks, a przynajmniej będzie to miało o wiele, wiele mniejsze znaczenie aniżeli potencjał, aniżeli niedawna, niedawna walka Tysona Furego z Francisem Ganu. No bo tutaj mieliśmy Tysona Furego w niemal szczytowej formie, w tym znaczeniu, że w szczycie swojej kariery, albo w okolicach szczytu swojej kariery, no i Francisa Ganu także. W okolicach szczytu swojej kariery, więc tutaj można było sobie żartować, pół żartem, pół serio opisać, że o, tutaj MMA pokazało boksowi miejsce w szeregu, a tymczasem tutaj, no co, mamy 41 czy dwuletni, jeżeli pokona Tomasza Adamka, 45-6-letniego, no dajmy spokój. Ta walka nie ma żadnego sportowego znaczenia i dlatego dla mnie nie jest w ogóle interesująca. Natomiast słuchajcie, Rozumiem, oczywiście rozumiem, że są fani jednego lub drugiego, którzy to z miłą chęcią obejrzą. No nie wiem, jeżeli, słuchajcie, jeżeli ja nie wiem, jestem fanem Fedora albo Szoguna, to nawet ich walki, które nie mają wielkiego sportowego znaczenia, obejrzę z wielką przyjemnością. I to jest zrozumiałe, ale jeżeli nie jesteś wielkim fanem jednego albo drugiego, a masz świadomość, że walczą tutaj o sportową pietruszkę. Szkoda tracić czasu. Oczywiście, wiadomo, że to kupię, obejrzę, pewnie zrobię relację i będę starał się jak najszybciej ją zrobić. Wiadomo. No ale, jak mówię, to starcie mnie ani grzeje, ani ziemi. O, Gego mówi, że jak stał na biurku, to też nie było źle. No dobra, jak stał na biurku, ale jak stał na biurku i byłem oparty, to już chyba było źle. O, Darek mówi tutaj ciekawostkę. Borek zdradził w wywiadzie z Turskim, że ma być turniej na, w 93 na KSW Epic. To byłoby dobre. Sportowo. To byłoby dobre sportowo i to by mnie bardzo ciekawiło. To byłoby świetne. Od razu ta gala zyskałaby w moich oczach. Bo byłyby naprawdę ważne, roz, ważne pojedynki sportowe. Czyli mielibyśmy tam Haratyka i. Haratyka i Wójcika Z jednej strony A z drugiej strony tego Ukraińca Którego nazwiska zapomniałem Niepokonanego do niedawna Oraz tego Brazylijczyka Da Silve. O ile pamiętam dobrze, tak? Chyba tych czterech, chociaż jest jeszcze Erslan No ale Erslan przegrał, więc tych czterech Chociaż no Ukraińiec też przegrał No ale to chyba tych czterech, prawda? Dawid M. KSW Epic ma pewnie za zadanie sprawdzić przewa przeważnie sprzedaż pay-per-view. Jeśli będzie nieźle, to będą dodatkowo robić taki ale co jakiś czas i wezmą kogoś z freaków znanego i niezłego sportowo. Myślę, że tak będzie. Też właśnie goszcząc w EMA Studio wysnułem taką teorię, wedle której ten cykl KSW Epic może być taką krową dojną dla KSW. To znaczy tutaj na tym KSW Epic będzie trochę takich walk sportowych, trochę takich właśnie większość medialnych. Ale będziemy kosić kasę z pay-per-view tylko dla siebie, i z tego będziemy później produkować, oczywiście, część brać dla siebie, no bo o to chodzi. Ale pozostałą inwestować w sport. Czy to się uda? No, nie wiem, zobaczymy. Ja uważam, że ten rok, że KSW ma 12 miesięcy, bo Marcin Lewandowski powiedział kilka tygodni temu, że 12 najbliższych gal w 2024 roku nadal będzie transmitowanych w Play, a zatem ta umowa. Jest do końca aktualna, aktywna do końca 2024 roku. Czy potem nadal będzie kontynuowana? Tego nie wiadomo. Ale przyjmij, przyjmijmy, że nie będzie kontynuowana. A zatem KSW będzie musiało coś wymyślić i to nie w grudniu czy w listopadzie, tylko wiecie, takie sprawy sytuacja się przez czasami pół roku. No, umowa UFC z ESPN-em, notabene bliźniaczo podobna do tej oczywiście z doniesień medialnych, bo tam nie siedzimy ani Danny White'owi. White Danny White'owi, White <laughs> Ani Dejnie White'owi nie siedzimy w Excelu, ani Martinowi Lewandowskiemu, ani Maciejowi Kawulskiemu. Ale tutaj z medialnej perspektywy to te umowy są bliźniaczo podobne, a przynajmniej ogólna zasada, na jakiej one się opierają. A za tym a zatem chodzi oczywiście o to, że ESPN gwarantuje UFC pewne określone pieniądze. Chyba takie mniej więcej jak za około 350 tysięcy sprzedanych pay per view albo 400 tysięcy sprzedanych pay per view. Za każdą numerowaną galę, wszystko co jest ponad to, to jest korzyść dla ESPN. A to co jest poniżej, no to cieszy się UFC, że na rynku zarobiliby mniej. A tymczasem ESPN im płaci tak, jakby się sprzedało w kwocie 400 tysięcy w liczbie. 400 tysięcy pay per view. Myślę, że z Viaplay KSW polega na tym samym, czyli ma stałą, stałą albo jakąś delikatnie modyfikowaną, w zależności od jakichś innych czynników, kwotę Viaplay płaci KSW. KSW ma spokojną głowę, wie, że za każdą galę dostaną co najmniej tyle, więc mogą planować, rozmyślać, inwestować i tak dalej. Nie są zdani na łaskę własnej promocji i Wielkie gwiazdy. No, słuchajcie, no, wydaje się, że ten deal z Play to była odpowiedź KSW na rychły schyłek karier koni pociągowych organizacji, czyli Mariusza Pudzianowskiego, Mameda Halidowa, Michała Materli. KSW miało do wyboru: albo nadal działamy tutaj w systemie pay-per-view, i oczywiście te gale z tymi gigantami nadal dobrze się sprzedają, ale pozostałe o, niekoniecznie albo. Idziemy, po, idziemy w innym kierunku i decydujemy się na ViaPlay. Mamy gwarantowaną kwotę. Czasami byłaby to, jest to kwota lepsza niż uzyskalibyśmy z rynku, czasami gorsza, ale jest gwarantowana na 12 miesięcy czy też 24 miesiące. I dzięki temu możemy sobie spokojnie wszystko rozplanować. To też ma swoje zalety. Ale mówiłem o czymś innym, więc tak, chodzi o to, że po prostu myślę, że KSW ma te 12 miesięcy na to, aby wymyślić, w jaki sposób działać dalej. A tutaj konkurencja nie śpi, licho nie śpi. Oktagon naprawdę czesko pod kątem takim wizerunkowym, produkcyjnym, medialnym. Wygląda rewelacyjnie. No i też cały czas się zbroją. Zwróćcie uwagę, że oni zorganizowali w tym roku chyba 13 albo 14 gal, więcej niż KSW. Byli w Wielkiej Brytanii, już mają tam galę zaplanowaną kolejną, podczas gdy od Martina Lewandowskiego cały czas słyszę, że no, jak to wyszła z Unii Europejskiej teraz, no to tutaj jest ciężko tam organizacyjnie, nie wiadomo, to się nie spina i tak dalej. A oktagonowi jakoś się jednak spina. Znaczy, czy się spina, czy się nie spina, to inna rzecz, ale są gotowi, nawet jeżeli się nie spina, poświęcić fundusze na to, aby tam w jakiś sposób zaistnieć. Plus, no w Niemczech też oni. Robią fantastyczne gale, no o Czechach nie wspominam. A tymczasem KSW, co z tymi Niemcami? No nic. Mateusz, jak myślisz, PFL w tym roku jest w stanie cokolwiek zawojować po złączeniu z Beratorem? Mają Nganu czy medialnego J.K. Pola, ale czy to wystarczy, żeby chociaż lekko zagroździł FC? Otóż moim zdaniem to nie wystarczy. To nie wystarczy dlatego, że czy nam się to podoba, czy się nam się to nie podoba, to format turniejowy, jaki preferuje PFL, to nie jest najbardziej optymalne rozwiązanie pod kątem kasowym. Słuchajcie, Znacznie lepiej jest prowadzić zawodników mniej więcej za rączkę, aby następnie, tak trochę jak robi to UFC, KSW, aby następnie właśnie doprowadzać do kasowych, gigantycznych medialnie konfrontacji, na których organizacja zarabia tyle, ile normalnie zarabia na kilku innych galach, aniżeli rzucać te największe gwiazdy najbardziej medialnych zawodników do turnieju, licząc na to, że wygrają kilka walk i miejmy nadzieję, że w finale, gdy na szali znajdzie się tytuł mistrzowski, wielkie pieniądze, a zatem będzie dodatkowy zgiełk, medialny towarzyszył temu wydarzeniu, aby wtedy spotkali się i aby ta gala sprzedała się jakoś fantastycznie. No nie, no, mieliśmy przykłady, nie wiem, Petisa, czy innych zawodników z PFL Gwiazd, które nie podołały wyzwaniu i pieniądze przepadły, a w takim UFC dostaliby jednego gagatka Prostego, drugiego i od razu walka o pas, albo od razu walka o pas. No, to nie jest format skrojony pod wielkie pieniądze. Format turniejowy. Dla organizacji, oczywiście. A nie oszukujmy się, po tym jak teraz zainwestowano te wszystkie pieniądze w PFL, no to tutaj pojawi się pewna presja na to, aby stopniowo uzyskiwać jakiś zwrot z tychże inwestycji. Tam szejkowie nie śpią. Słuchajcie, trzeba przejść dalej, bo tu ktoś mi tu o, o, o coś pytał. Bond, utrzymujesz się tylko z Lowkinga, Koloseum, czy jeszcze masz inną pracę? Bondzie ja się utrzymuję od, no, od dawien dawna tylko i wyłącznie z MMA. Z pisania MMA. Oczywiście dywersyfikuję te źródła przychodu z MMA jak mogę, bo licho nie śpi, nie wiadomo co się wydarzy. Więc tak, ale generalnie siedzę tylko i wyłącznie w MMA co oczywiście po tylu latach staje się już trochę nudne, no ale z drugiej strony zawsze gdy staje się to trochę nudne i szlak mnie trafia, jak znowu mam pisać o jednym albo drugim, i, kurde, nie mogę się skupić na gali, oglądać, uczciwie delektować się tymi pięknymi technikami, jakie tam prezentują, tylko muszę szybko klikać, pisać, co tu się wydarzyło. W ten sposób oczywiście cenne sekundy tych wielkich walk mi umykają, no to się wkurza i myślę jasny gwint, cholera jasna, no ale z drugiej strony. Zdaję sobie wtedy sprawę. Przypominam sobie, że chłopie, no przecież. Z pasji zrobiłeś swoje źródło utrzymania, zarobku i tak dalej. Więc o co chodzi? Powinieneś się z tego radować, a zatem generalnie się raduje. No. Tak, pinitko, od niego mi chodziło. Co tu piszecie dalej? No to tam Goose Hunter o padnim pimblecie pisać mam. Znaczy pisać ten. To nie jest zbyt ciekawy temat z całym szacunkiem. No, Powiedział o Fergusonie, co, że może kontynuować karierę. 99% zawodników powie to samo o tonym Fergusonie, że no to jest jego decyzja i tak dalej. Dobra, lecz ja mam top chat? Chcę mieć czat na żywo. Dobra, dalej kategoria półśrednia w KSW, bo tutaj tempo nie jest odpowiednie. Adrian Bartosiński jest mistrzem. To jedna z niewielu kategorii wagowych w KSW, w której w minionym roku odbyły się dwie walki mistrzowskie. W półśredniej się odbyły, w średniej też się odbyły. Widać, że ten. Yy, Rozbrat Roberto Sledzicia z organizacją pozytywnie wpłynął tutaj na Wojsława Ryśliewskiego, który w tychże właśnie dywizjach nie próżnował, zestawiając walki mistrzowskie. A zatem, czy Adrian Bartosiński będzie mistrzem na koniec? Kto może mu zagrozić? Andrzej Grzebek? No może. Artur Szczepaniak? No może. A Igor Michalisz? No może. Brian Hoy? No niekoniecznie. Flemina Skrakewak-Pietrzak? Zalewski. Wiktor Zalewski? Bardzo mocny gość. Dla mnie odkrycie roku 2023 miał chyba 2-0 bilans na początku zeszłego roku stoczył trzy walki w tym roku, w tym dwie w KSW. Zwycięstwo z Kacprem Koziorzemskim, bardzo, bardzo, bardzo cenne. Dla mnie Wiktor Zalewski z bilansem chyba 5-0 teraz. No to jest bezwzględnie, no nie bezwzględnie, ale to jednak jest odkrycie 2023 roku. Zgoda? Chociaż Damian Żepecki oczywiście też... Stoczył też trzy walki, ale on już, już nawet przed tym rokiem miałem go za takiego perspektywicznego zawodnika, więc tylko to potwierdził. Dobra, zatem kategoria półśrednia. Słuchajcie, nie jestem pewien tego Andrzeja Grzebyka. To znaczy, po tym jak złamał nogę i później przegrał z Bartosem przez tą skrętówkę, czy to była balacha czy skrętówka? Nie pamiętam. Chyba skrętówka nie balacha. A może balacha? Nieważne. Pamiętam, że w wywiadzie, jakiego udzielił później po tej walce, no to powiedział, że no, cały czas miał w głowie tę nogę złamaną, nie chciał ryzykować, nie ma co. Raz żyje się, żyje się raz, nie, nie raz się żyje, tylko żyjesz, po angielsku się mówi, wiecie. teraz poddajesz się, żeby potem żyć, nieważne, wiecie o co chodzi. Więc generalnie przyznał, że no go kto... do Miał tą traumę, nie chciał ryzykować, dobra, wygra następną walkę albo dwie następne i będzie dobrze. No i szczerze mówiąc, wydawało mi się, że to takie mentalne nastawienie, to trudno będzie to zmienić już. Jak nie jesteś gotowy w tym oktagonie, w tej klatce na, w cudzysłowie, śmierć, no to na tym najwyższym poziomie łatwo nie będzie. A tymczasem Andrzej Grzebek tutaj nabrał rozpędu, wygrał kilka walk i to jest bardzo pozytywny dla niego prognostyk. Bo wydaje się, że te demony przeszłości przepędził. Natomiast, natomiast też prawda jest taka, że w starciu z Brianem Hojem yy, miał ułatwione zadanie pod kątem zapaśniczo-parterowym, dlatego że Holender w pierwszej rundzie zerwał więzadło w kolanie. No i to trochę to ustawiło tę walkę. Więc okej, okay, zdominował go, rozbił i tak dalej, ale gdzieś tu w tyle głowy trzeba mieć, że Hoj walczył z jedną nogą. No potem starcie ostatnie z Madarsem Fleminasem. No słuchajcie, też Andrzej wyglądał bardzo dobrze w tej walce, ale no w rundach drugiej i trzeciej, nie pamiętam, w której to było, chyba w drugiej już yy, ta presja ze strony Fleminasa stała się dla Andrzeja problematyczna i był zmuszony ratować się, nie wiem czy ratować to nie jest zbyt mocne słowo, ale zostawmy. Zostawmy publicystyka, podcast się rządzi swoimi prawami. Nie, był zmuszony ratować się zapasami. To było trochę niepokojące. Tylko nie pamiętam, czy to była druga, w trzeciej rundzie na pewno, ale czy już w drugiej? Flemina miał swoje momenty? Chyba w trzeciej dopiero było tak, że, że Grzebyk naprawdę zaincastrał kilka bomb poszukał trochę, w cudzysłowie, niewielki ale jednak desperackiego obalenia. No i sfinalizował je i okej, okay, wygrał. Więc o ile wydaje mi się, że ten Andrzej Grzebyk rzeczywiście powrócił na dobre tory, to jeszcze tutaj mam, krąży wokół niego kilka znaków zapytania. Igor Michaliszyn, piekielnie utalentowany zawodnik, ale... Niestety boryka się z kontuzjami. Ta jego kariera nie może nabrać rozpędu, oby nabrała, bo uważam, że to jest zawodnik o mistrzowskim potencjale w KSW. Natomiast no, niewątpliwie musi wygrać jeszcze co najmniej co najmniej jedną walkę, może nawet dwie, aby przedrzeć się do rozgrywki mistrzowskiej. Więc podsumowując, prognozuję, że Adrian Bartoszyński zmierzy się w rewanżu z Andrzejem Grzybykiem. I czy stoczy jeszcze jakąś inną walkę w tym roku, nie jestem pewien. Tak czy inaczej, Adrian Bartoszyński będzie mistrzem na koniec 2024 roku. Tak to widzę. Wojtek Nowak, myślisz, że Mansur wróci do Elma? Nie mam zielonego pojęcia szczerze mówiąc. Michał Hebda. Bartku, jak można Ci się odwdzięczyć za Twoją pracę i wkład Czy można wysłać jakoś donaj? Nie trzeba donate, Michale Hebdo. Dziękuję Ci serdecznie. Wystarczy, że tam dasz lajka, czy jak to się mówi na tym, na... Gdzie to jest? Na YouTube jesteśmy. Tak, na YouTubie, czy tam na Facebooku komentarz. Tego typu, wiesz, aktywność w mediach społecznościowych, bo to zawsze podbija chyba Podbija wyświetlenia, czy tam te algorytmy poprawia, o, wiecie o, o czym mówię. O, to była balacha, o widzisz, typowy dres podpowiada. O, tutaj Darek mówi, widzę Bartosz Kuberski, opas 8.4 pod koniec roku, o to ciekawe, to zaraz przejdziemy do 8.4. Casey, kto dla Mas widala, jeśli faktycznie wraca z emerytury? No niestety, jeżeli wraca z emerytury, to nie będzie starcie sportowe. Nie oszukujmy się. <zysy> Artur Stosik. Fajna niespodzianka z tym live dzisiaj. Może jakieś posta. To nawet nie niespodzianka była, bo na ogół. Zapowiadam live na godzinę przed. A dzisiaj tego live'a to zapowiedziałem O, Chyba już o 13 albo 14. To, to bardzo wcześnie, jak na moje standardy. Może jakieś postanowienia noworoczne? Live regularnie, raz w miesiącu co ty na to, Bartek? Byłoby super. Dzięki serdeczne. Plan taki rzeczywiście istnieje. Tutaj, tutaj, yy, tu. tu będzie stał fotel, jak ta choinka zniknie. Usadzę się wygodnie na fotelu i planuję rzeczywiście podkręcić swoją aktywność. YouTube'ową, aby dywersyfikować przychody. <laughs> ale tak poważnie mówiąc, to że tak, taki jest plan. Naprawdę. Już byłem z żoną, oglądaliśmy ten wypoczynek nowy i, i fotel taki, który by się nadawał. No nie kupiliśmy tego ostatecznie, ale no, tutaj czuję coraz większą presję i szczerze mówiąc, już bym kupił. Tylko, że aktualnie jeszcze mam stary wypoczynek i ten fotel mi tu nie bardzo pasuje. Ale tak, w tym fotelu się rozsiądę jak król i będę gaworzył Dobra, więc tak, taki jest plan, żeby no, live to robić nawet częściej, może, jasne. No nie chcę nawet gadać, że raz w tygodniu, bo to, czy będę w stanie tego dopilnować, to jest mało prawdopodobne, ale no, takie jakieś filmy, to bym planował publikować częściej, no co najmniej raz w tygodniu. Na przykład o tym, dlaczego Sean Strickland, to jest zawodnik, którego bardzo cenić należy za to, że przesuwa okno Overtona w odpowiednią, przyzwoitą stronę. Na przykład o tym, taka krótka, pięciominutowa rozprawka. Chociaż to jest akurat temat trochę polityczno-społeczny, więc może by się niekoniecznie przyjął. Ale jakiekolwiek inne sportowe, jasny gwint. Albo kontuzja Janka. No i tutaj deliberujemy o tym, dlaczego to jest niedobra wiadomość, ta kontuzja barków i to jeszcze dwóch barków. Dlaczego w kontekście tych walk, które są zaplanowane już w kategorii Pół ciężkiej. No to ta kontuzja wydarzyła się. Kontu, wyda, kontuzja nie wydarzyła się, tylko no, stan jego barków pogorszył się w bardzo niefortunnym momencie, i tak dalej. Dobra. Dalej. Jasny, więc słuchajcie, bo to trzeba przyspieszyć. Kategoria średnia. Paweł Pawlak jest mistrzem. Mamy do jest pierwszy, ale mamy da Nie interesują już. Sportowe pojedynki może go zainteresują, bo pamiętam, że jeszcze dwa lata temu Mamed Khalidov opowiadał, że jego marzeniem jest powrót na mistrzowski tron w swojej ostatniej pożegnalnej walce. Miała się ona odbyć właśnie tam rok czy dwa lata temu. No nie? Może to marzenie nadal jest aktualne, tylko teraz jest po prostu taki skok na kasę do boksu, tego nie wiemy, więc może na okoliczność ostatniej walki w karierze zdecyduje się na. To star się Pawłem Pawlakiem, ale nawet gdyby się zdecydował, to faworyzowałbym tutaj Polaka. Damian Janikowski pewnie zostanie teraz pojedynczy jako pas mistrzowski. W pełni na to zapracował. Przyznam, że Damian Janikowski prezentuje się teraz tak, jak spodziewałem się, że będzie prezentował się po swoich trzech pierwszych występach w formule MMA. Bo nie będę ukrywał, że miałem wobec niego naprawdę spore nadzieje, a tymczasem. No, okazało się, że jednak naszym drugim Danielem Kormierem nie został. Oczywiście tutaj, zapasy klasyczne, tu, tu wolne, więc różnica jest pewna. Ale natomiast, tak czy siak, Damian Janikowski w tym roku wyglądał świetnie. Przede wszystkim pod kątem konsekwencji w dążeniu do płaszczyzny, w której jest naprawdę mocny, czyli płaszczyzny zapaśniczo-parterowej. Już o tym mówiłem, ale sposób ta tężyzna fizyczna Damiana Jankowskiego to jest coś niebywałego. Chłop, złapie cię za jedną nogę i nieważne, jak tam świetnie bronisz się przed zejściem do single lega, to po prostu cię złapie i wyniesie, no a jak już cię wyniesie, no to prawdopodobnie kończysz na plecach. Ale mamy też Piotra Kuberskiego. Słuchajcie, mówiłem o tym już właśnie w MMA Studio, ale powtórzę, naprawdę wielkie piwo postawić muszę komuś. Niestety nie wiem komu. U kogo zobaczyłem chyba na Twitterze albo w jakimś komentarzu gdzieś porównanie Piotra Kuberskiego do Shona Stricklanda? Niniejszym kradnę to porównanie i będę nieustannie porównywał Piotra Kuberskiego, styl jego walki do stylu walki mistrza kategorii średniej UFC Shona Stricklanda. Jasny gwint! Przecież oni walczą bliźniaczo podobnie. Rzeczywiście wyprostowana lekko sylwetka, człapią przed siebie, ciągła presja, przede wszystkim boks, te niskie kopnięcia, kopnięcia ogólnie drugorzędne, chociaż rzeczywiście kuberski trochę częściej korzysta z nich niż rząd ale ich gra stójkowa gra oparta, no obaj też stójkowicze, oparta jest przede wszystkim na boksie i to świetnym boksie. Naprawdę te uderzenia, masa uderzeń, wysoka aktywność, różnicowanie mocy w uderzeniach. Yy... Różne formy tych uderzeń, podbrudki, sierpy, ciosy proste, wygląda to rewelacyjnie. Zatem nasz polski Sean Strickland, czy może tutaj podbić kategorię średnią? Niewątpliwie jest blisko, ponieważ nie wykluczone, że tymże zwycięstwem w debiucie z Bartoszem Leśko utorował sobie drogę do walki o tytuł mistrzowski. No bo słuchajcie, Paweł Janikowski, no to jest teraz obowiązek, elementarna przyzwoitość. No, faworyzuje, pomimo iż Janikowski naprawdę uczynił duży progres i, i wydaje się, że nadal czyni ten progres, a zatem nie skreślam go absolutnie, ale jednak no, w, w roli faworyta z pistoletem przy głowie wskazuje Pawlaka. Więc Pawlak wygrywa z Janikowskim i co dalej? No, Tomasz Romanowski teraz wypadł z tej rozgrywki mistrzowskiej. No, jestem Piotr Kuberski, no przecież nie będzie się bił teraz, nie wiem, no z kim? Z Damianem gdyby przegrał, bez sensu. Z Mamedem nie będzie walki, Tomasz Romanowski, Materla, Paczuski. No nie, no nie, po prostu nie, więc cholera wie. Chociaż z drugiej strony, słuchajcie, źle mówię. Co ja gadam? Powiedzmy, że Janikowski kontra y, Pawlak odbędzie się... Wiem, że Damian tam przebłąkiwał coś o maju albo kwietniu, ale za... powiedzmy, że szybciej niż wolniej. Powiedzmy, że w kwietniu. No to co? Kuberski będzie czekał do kwietnia, a potem jeszcze 3 albo 4 miesiące? Czyli 8-9 miesięcy bez walki będzie? No nie, nie będzie bez walki. Więc z kimś się zmierzy. Ale Wracając do mojej poprzedniej myśli, wygra tę walkę z kimkolwiek tam się nie zmierzy i utoruje sobie drogę do walki o pas mistrzowski z Pawłem Pawlakiem, bo jak mówiłem, Paweł Pawlak pokona Damiana Jankowskiego. I pytanie: czy nasz Plastinio pokona naszego Shona Stricklanda? Czy może jednak ta metodyczna presja ze strony Kuberskiego stanie się tak nieznośna dla Pawła Pawlaka, że zacznie popełniać błędy, które Piotr Kuberski wykorzysta? Jasny gwint, trudno rzec, ale mimo wszystko z całym szacunkiem dla Piotra Kuberskiego. I sympatią wielką Minimalnie więcej szans daje Pawłowi Pawlakowi Co oznacza, że to Paweł Pawlak będzie mistrzem Na koniec 2024 roku Kategoria półciężka Tutaj żeśmy chyba trochę omawiali Ten turniej mówicie, że mają zrobić na KSW Epic Co jest świetnym pomysłem Chociaż Chociaż a nie lepiej by było słuchajcie, A nie lepiej byłoby zamiast turnieju zrobić Walkę o pas mistrzowski i eliminator Wyjdzie na to samo Tylko że już mamy pas mistrzowski na szali Haratyk kontra Wójcik opas mistrzowski, a gnitko kontra Silva. Nie Gnitko Silva, albo Gnitko Silva. Alera. Gnitko Silva czy yy, czy Erslan Silva? Jeden i drugi po porażce, znaczy Erslan i Gnitko. No nie wiem. Gnitko albo Erslan kontra Silva w eliminatorze i zwycięzca walczy później ze zwycięstwem pojedynku Haratyk kontra Wójcik, co odbędzie się no, pewnie jeszcze w tym roku, dobra. Więc pytanie generalnie sprowadza się. Znaczy, odpowiedź na pytanie o mistrza sprowadza się do prognozy na walkę haratyk-wójcik. Bo później, którykolwiek z nich wygra, no to prognozuje, że pokona Erslana, Glicko albo Sylwę. A zatem, haratyk czy wójcik? Jasny gwint. Tutaj wybór jest bardzo trudny. No, słuchajcie, trudno rzec. Jeden i drugi jest mocny. Jeden i drugi znajduje się rzekłbym nawet, że w szczytowej formie. Rafał Haratyk wydaje mi się, że jest mimo wszystko, pomimo że Martin Wójcik maksywę gigant. No oba, obaj walczyli przecież w kategorii średniej, jasny, więc. Przecież Haratyk mógłby spokojnie walczyć w kategorii średniej. Wójcik teraz to już nie jestem pewien, czy mógłby walczyć w kategorii średniej. Ale po prostu mam takie wyobrażenie, że bardziej fizycznym zawodnikiem jest jednak Rafał Haratyk pomimo iż on niedawno jeszcze walczył w kategorii średniej, podczas gdy Wójcik tą kategorię średnią to już zostawił dawno za sobą i chyba nie ma żadnych planów powrotu tamże. Zobacz, Rafał Haratyk czy Marcin Wójcik? Kogo byście tu faworyzowali? Na pewno, na pewno nikt mnie nie przekona do tego, że jeden jest zdecydowanym faworytem nad drugim. Marcin Wójcik wydaje się odrobinę wszechstronniejszy. W stójce jednak minimalnie faworyzowałbym chyba ten taki trochę kwadratowy w cudzysłowie styl Rafała Haratyka, ale skuteczny, ciężkie ręce, ale pod kątem dynamiki szybkości chyba wójcik byłby tu lepszy. Kwestia zapasów. No pod kątem zapaśniczo-parterowym Charatek jest mocny. Czy wójcik byłby w stanie wpleść właśnie zagrozić charatykowi pod kątem zapaśniczym? W ten sposób ułatwiając sobie też z nim szermierkę na pięści i kopięcia. No nie wykluczone, niewykluczone, ale cholera jasna nie wiem. Podpowiedzcie, kto wygra. Haratyk czy wójcik. Zaraz tutaj zobaczenie. Pierwszą podpowiedź i na tego postawimy. Proszę bardzo. Glitko piwowarczy chyba będzie tutaj pisze Darek. Kostek saw, dzięki serdecznie. Dobra, Mateusz pisze, Wójcik ma trochę większe szanse ubić Heratyka, ale walka równa. Niech tak będzie, czyli Wójcik. O, czyli Marcin Wójcik będzie Mistrzem kategorii półciężkiej KSW na koniec 2024 roku. A spodziewałem się szczerze, mówiąc, że będzie tym mistrzem już wiele lat temu, gdy walczył z Tomaszem Narkunem Naprawdę w tejże walce faworyzowałem minimalnie, ale jednak Marcina Wójcika, a tymczasem dał się poddać z pleców. I to w samej końcówce chyba, w ostatnich sekundach pierwszej rundy. O, ale tu typowy dres mówi, że minimalnie haratyk. Jasny gwidno, to teraz już nie wiem. Haratyk czy wójcik? Na dwoje babka wróżyła. Dobra. Przejdźmy dalej. Co my tu mamy? Kategoria półciężka, też mówiliśmy. Tak, ciężka. No słuchajcie, tutaj no, muszę powtórzyć to, co powiedziałem w MMA Studio, bo zdania nie zmieniłem w ciągu tych kilku dni. Ale teraz sobie zdałem sprawę, że Phil de ma ostatnią walkę w kontrakcie. A to ciekawe. Ale z drugiej strony, no pomyślcie sobie. Co z tego, że ma ostatnią walkę w kontrakcie? Czy KSW będzie chciało mu przedłużyć tę umowę? No będzie chciało. Czy da mu dwukrotnie lepsze pieniądze albo znacząco podniesie jego wypłatę? No nie da mu, nie zrobi tego. No. Natomiast, czy nawet jeżeli zaproponuje mu podobną garzę do tej, którą ma obecnie, to Brytyjczyk uniesie się honorem i pójdzie na stare lata wojować, nie wiem, do UFC albo PFL? No szczerze mówiąc wątpię. Dobrze mu tu nad Wisłą Wszystko wygrywa, pieniądze dobre zarabia Ustawić się może No już jest pewnie ustawiony Kurczę, no wydaje mi się, że Phil de Fries, Pomimo, iż ma ostatnią walkę w kontrakcie To jednak pozostanie w tym KSW A to oznacza, że na koniec będzie też mistrzem Chociaż, chociaż Trzeba tutaj stwierdzić Że Darko stosić to jest zawodnik Który sprawił mu najwięcej problemów W tej pierwszej walce Owszem, tam 95% Czasu w tej walce yy, akcja toczyła się w parterze, gdzie Brytyjczyk kontrolował i lub obijał Darko Stosicza, ale te 5%, czyli szacuję, że to było na przestrzeni całej walki około minuta, może dwie w porywach toczonej w stójce. Otóż tam, że stosić miał swoje momenty. Ja przypomnę wam, że tam dwa czy trzy razy, a może nawet cztery, Brytyjczyk to się zachwiał i naprawdę poszukał takiego desperackiego obalenia, to nawet nie było obalenie. to był desperacki klincz, czyli naruszony prostuje ręce i wpada w tego Stosicia, byle tylko go złapać, przytrzymać. No i suma sumaru mu się to udało, ale, jak mówię, to niewielkie Okno czasowe, jakie Phil DeFries daje swoim rywalom w stójce, najlepiej potrafi wykorzystać Darko Stosic. I to on może zagrozić filowi DeFriesowi, ale no nie oszukujmy się, Brytyjczyk byłby tu faworytem. A zatem Brytyjczyk pokona ponownie Darko Stosicza, podpisze, przedłuży nowy kontrakt z KSW, pomimo iż tutaj będzie nieszczególnie kontent z tego, że. Ta jego garza nie pójdzie szczególnie mocno do góry, pomimo iż jest najdłużej panującym mistrzem, pewnie najwięcej ma obron i tak dalej, i tak dalej, ileś tam rekordów pewnie ma, no ale fil widzicie, rozumicie, Brytyjczyku, ty nam tu nie sprzedajesz, nie możemy ci dać więcej, a zatem bierz co, bierz co, ci dajemy i ciesz się tutaj dostatnim życiem w przyjacielskiej tutaj, w spokojnej przystani nadwiślańskiej i tak to będzie. No chyba, że tutaj skusi się na jakąś ofertę z PFL-u, albo UFC, e, Phil de Fris. może wiecie, może będzie tak, że zaproponują mu za jedną walkę tyle, ile w KSW dostał, dostałby za dwie albo trzy. No i wtedy Phil przekalkuluje i pomyśli, no jasny więc To może jednak pora podjąć ryzyko i spróbować raz jeszcze podbić światowe MMA, a nie tylko to nadwiślańskie. Dobra, tak czy jak będzie mistrzem na koniec roku. Co my tu mamy dalej Mateusz Nowacki Zawsze wygrywa Jezus Szczęść Boże, masz rację Damian zda Bartku, ile w łapie centymetrów ćwiczy się trochę Ćwiczy się trochę, potwierdzam A nie wiem ile, nigdy nie mierzyłem znaczy no tam za młodu dobra Może za młodu mierzymy Jak miałem dwadzieścia kilka lat Ale teraz to jak już stary To chłopie Boro, czy będzie omawiany też UFC? A oczywiście, że będzie. I to myślę, że teraz przejdziemy do UFC, bo to już chyba najwyższa pora. Skończyliśmy KSW, zajęło nam to prawie półtorej godziny. A w UFC jest jeszcze więcej kategorii wagowych, to prawda o jedną, no bo liczymy te normalne kategorie wagowe sportowe, a nie to inne. Darek pisze, a może Arek wrzosek ubije fila? No słuchaj, ja bym mu dawał mniejsze szanse niż yy, Darko Stościciowi. Oczywiście ma gabaryty znacznie lepsze, ale uważam, że szybko, czy uważam, no, szybkościowo Stosic jest lepszy. Uważam też, że yy, uderza mocniej Stosic plus Stosic, no, jestem prawie pewien, że w obszarze zapaśniczo-parterowym jest mocniejszy od Arka Wrzoska, więc więcej szans daje. Darko Stościowi na detronizację chwila Defrysa. Słuchajcie, a jakbym tą myszkę wziął, położył ją tu. Uczciwie. O w sumie do tego fotela, to powinienem sobie zrobić takie coś, żeby mieć tu pod łapą myszkę. To by było wygodne. O, tutaj. Nie, to nie jest zbyt. A jakbym przysunął to jeszcze trochę? O. O, może tak. Marek Złom, Bartku, wielki szacun dla Ciebie, poznałem Twoją osobę na X, i świetnie się Ciebie czyta i słucha. Pozdro, dużo zdrowia, a dziękuję serdecznie Marku, również najlepszego dla Ciebie. Panie Jarosławie Kaczyński, proszę tutaj o elementarną przyzwoitość i kulturę. Tutaj się spotykają ludzie porządni. Dobra, KSW, UFC mówicie. Dobra, przejdźmy do UFC, co my tu mamy? Spróbujemy tak naprawdę szybciej, kurde, no bo to tak dobra kategoria, od której zaczniemy od tych najlżejszych. Dobra, w kategorii muszej mamy Aleksandrę Pantoża, który pokonał ostatnio Brandona Royvals'a. Kto tu może być? Mamy już walkę Brandona Moreno z Amirem Albazim. Faworyzuje tutaj Moreno. Albazi poza zapasami solidnymi, to, to nie można mu tego odmówić i solidnym parterem, to wiele do zaoferowania nie ma, zatem Moreno to wygra. Czy Moreno może pokonać Pantorze? Może. Kajkara Franz wypada, Mateusz Nicolał o, solidny zawodnik. Czy Nikolał nie walczy z KP? O, chyba walczy. A Manel KP to jest o, to jest zawodnik z potencjałem. Pamiętam, że gdy przechodził z Rising tutaj do UFC, to miałem takie wątpliwości wobec niego, które spotęgowały się jeszcze po jego debiucie, w którym Aktywnością zdecydowanie nie grzeszył, ale później naprawdę nabrał wiatru w żagle, i to jest zawodnik błyskotliwy. Taka esencja błyskotliwości, manel cap. Oczywiście za błyskotliwością idzie pewnego rodzaju niefrasobliwość, frywolność, ryzykantstwo, ale jednak ten manel cap ma potencjał. Czy natomiast w tym roku dojdzie już do walki o pasmistrzowskie? Słuchajcie, jak po to pokona Mateusa Nikolału to w zasadzie może i by dostał tę walkę opas mistrzowski, ale dobra. Aleksander Pantorza, no to była ciekawa walka. Kogo bym faworyzował? Pantorze czy Kapę? Jasny gwint. No w stójce na 100% Kapę. Pytanie czy Pantorza, znaczy wiadomo, Pantorza od trzeciej rundy oddychałby rękawami, wyglądałby jak zombie ostatni, ale dotychczas był w stanie nadal efektywnie pracować pod kątem zapaśniczo-parterowym. Nawet na tym gigantycznym zmęczeniu. Czy mógłby zdominować zapaśniczo parterową kapę? Może by i mógł. Dobra. Pójdźmy bezpieczną. Bezpiecznym, bezpieczną, bezpiecznymi. Wybierzmy bezpieczną opcję. A zatem Aleksander Pantorza zostanie tym mistrzem. Teraz będzie walczył z Brandonem Moreno, który pokona Amira Albaziego, wygra ten pojedynek. A do walki z Kape jeszcze w tym roku nie dojdzie. Bo kapę pokonał Nikolału. Chociaż, słuchajcie, to będzie dobra walka z tym Nikolału, Bo Nikolału to jest zawodnik trochę podobny do tego Kape. To znaczy skupiony przede wszystkim na kontruderzeniach. Chłop potrafi przez 3 minuty uciekać do boku, by następnie skontrować się i znokautować jakąś bombą. Ale kapę jest mocny. Dobra, a zatem Pantorza. Jeszcze słuchajcie, miałem taki ambitny plan, żeby też wskazać w każdej dywizji zawodnika takiego czarnego konia, to znaczy takiego, którego spoza top 15, który nie jest teraz szczególnie rozpoznawalny i ma niewiele walk stoszonych w UFC, nie wiem, powiedzmy max 3, a jednak na koniec roku może być w top 15 albo nawet w czołówce top 15. Ale to już chyba sobie odpuścimy, bo musiałbym otwierać Wikipedię, przeglądać. Bo w Wikipedii jest na najbardziej aktualny skład USC, więc sobie to chyba darujemy. Tak sądzę. Zwłaszcza, że tempo tutaj nie jest stachanowskie zdecydowanie. Dobra, zobaczę co na Twitterze. Sekundkę. Sekundka. Dobra, co tam dalej było? Już patrzę. Nie, sprawdzę, co piszecie najpierw, zanim przejdę do tej koguciej tak? Mateusz Nowacki, Dlaczego Kajkara również elementarnie przyzwoity człowiek? Ciekawi mnie to. Czy znaczy nie mówię, że nie jest elementarnie przyzwoity, ale jestem ciekawy, jaki jest argument za jego elementarną przyzwoitością. Może bym zaczął z nim sympatyzować. Dobra. Kategoria kogucia. Sean O'Malley jest tam, że mistrzem pokonał Altmina Sterlinga, który przenosi się już do kategorii piórkowej, a zatem. Tejże kołuciej walczy już pewnie nie będzie. Mamy starcie Merabat-Waliszwilego zapowiedziane z Henrym Sehudo. Kory Hagen tutaj łypie w kierunku tytułu mistrzowskiego. Petr Jan wraca do gry i mierzy się z Songiem Jadągiem. Niewykluczone, że jednolity tylko zwycięstwo wystarczy Rosjaninowi albo Chińczykowi w sumie na tym etapie jego kariery też do tego, aby przedrzeć się do rozgrywki mistrzowskiej. Chociaż z drugiej strony, no nie oszukujmy się, Zwycięzca konfrontacji Sehudo kontra Dwali szczególnie jeżeli będzie to Dwali Szwili, ale jeżeli będzie to Amerykanin także. Otóż tenże zwycięstwa będzie miał pierwszeństwo do konfrontacji z Seanem O'Malejem. Kto wygra? Merab Dwali Szwili czy Henry Sehudo? Musiałbym sprawdzić, kogo typowałem, ale wydaje mi się, że typowałem Dwali Chociaż długa przerwa, tak, długa przerwa, kontuzje. Jeden i drugi miał kontuzję. Ale tak, wydaje mi się, że a to jest walka wieczoru, czy to jest na trzech rundach? Bo to jest ciekawe, to jest ciekawe, czy są dwie rundy, czy... Jest dwie rundy, cholera. Cechudo, to chyba nie jest walka wieczoru żadnej gali, bo to jest na jakiejś numerowanej. A jak jest na numerowanej, no to nie może być walka wieczoru. Zobaczmy. Tak, 298. Trzy rundy, trzy rundy, ciekawe, ciekawe. Czy w trzy rundy Henry Sechudo będzie w stanie trafiać częściej w stójce i powstrzymać zapaśnicze zapędy Meraba Dwaliszwilego, a może nawet go tu i obalić. No ja, ja bym to... tego nie wykluczył. Na dystansie pięciu rund przewaga Dwaliszwilego może rzeczywiście wzrosnąć, no bo to jest pod kątem kondycyjnym absolutna maszyna, ale na dystansie trzech rund... Ten Sechudo, wyobrażacie, wyobrażacie sobie ich naprzeciwko siebie, co robi Sechudo? No, swój karatecki styl, którego się nauczyło Patryka Freire, od braci Freire, generalnie, od braci Pitbullów. Taka karatecka stójka, myk, myk doskakuje, trafia lewy, prawy, odskakuje, hasa do boku, dwa chwili naciera tutaj z sierpami, rąbie, lokingami, zamyka go w cliniczu, próbuje obalać, ale Sehudo, jak na zapaśnika elitarnego przyznało, przystało. Doskonale się broni, walka wraca na środek znowu, jednym uderzeniem trafia Sehudo, dwoma, trzema, znowu go do siatki, w siatkę wbija dwa próbuje go obalić, Amerykanin się broni. Słuchajcie, ten Sehudo może to wygrać, ale dobra, staram na dwa liszfilego. A zatem. Merabd Wali-Szwili, czy Sean O'Malley? My jeszcze mamy walkę. Co ja gadam? Dlaczego nikt mnie nie poprawia? No, w sumie może dlatego, że nie patrzę teraz na ten, na czat. Przecież Sean O'Malley walczy teraz z Marlonem Werą. I pomimo iż jest tutaj faworytem Bukmacherskim, to szczerze mówiąc, uważam, że tenże Wera może być dla niego bardzo, bardzo niewygodnym rywalem. Nie było przypadków w tej pierwszej walce. Nie było tak, że trafił mnie tutaj w nerw jakiś. Ten, wiemy, jak ten nerw się nazywa, wiemy, ale zapomnieliśmy. Przynajmniej ja. Kiedyś yy, koło kości. Wiemy, jaki to jest nerw. Trafił mnie w ten nerw i tu uszkodził mi nogę, miał wyjątkowo dużo szczęścia i tak dalej, tak dalej. Natomiast słuchajcie, w starciu Vera-kontra-Omali2 Amerykanin będzie miał naprawdę niewielki margines na popełnienie błędu. Owszem. Ekwadorczyk bywa w swoich poczynaniach niezwykle bierny. Czyli. wywiera presję, straszy, stosuje kiwki, ale jasnych więc nie wyprowadza uderzeń. Na pewno będzie szonomali szybki. I to będzie walka oczywiście jej. Dynamika nie jest trudna do przewidzenia. No, szonomali będzie hasał do lewej do prawej kąsał, doskakiwał, odskakiwał, doskakiwał, odskakiwał, unikał ostrych wymian. Natomiast Marlon Vera będzie wywierał presję, będzie rąbał lowkingami, będzie kopał sporo na pewno, na pewno nie będzie się obawiał parteru szona O'Malley'a, absolutnie. No i będzie próbował go ustrzelić. Czyli taka, takie starcie klasyczne byka z matadorem. I słuchajcie, ten matador, tak jak mówię, margines jego błędu będzie tutaj naprawdę niewielki. Marlon Vera uderza mocno, kopie jak koń. Cholera, to teraz sobie sam wbiłem klina wbiłem kogo co klin chyba kogo czego klina kogo co wbiłem klin chyba tak czy marlon vera pokona shona omaleja dobra powiedzmy że pokona Jasny gwint tak pokona w pierwszej rundzie będzie hasał, omalej do lewej, do prawej trafiał, wyglądał jak milion dolarów. Vera będzie pudłował, szył powietrze tymi uderzeniami potężnymi. No, może tu już nie trafi kopnięciem, ale od trzeciej rundy ta mordercza presja ze strony Very zacznie być dla Szona O'Malleya problematyczna. Do tej pory O'Malley mógł wykorzystać swoje ciężkie pięści, bo nie walczył z rywalami, którzy byliby tak odporni, jak właśnie Marlon Vera. A Marlon Vera, o ile się nie mylę. Jeszcze nigdy w karierze nie przegrał przed czasem. Ba, chyba nawet w karierze w UFC przynajmniej, nie zaliczył jeszcze nigdy desek. Tak mi się coś wydaje. A zatem, ustrzelenie tego marlona wery łatwe nie będzie. A zatem, Amerykanin będzie musiał przygotować się na pięć rund hasania do lewej do prawej, trafiania i unikania ostrych wymian. To może być skomplikowane. A zatem, dobra, ile ja już gadam o tej walce? Wera tę walkę wygra. I teraz pytanie: Wera, czy. Tam wytypowaliśmy dwa Liszwilego. Wera, czy dwa szwili? Swoją drogą. Kogo będzie interesowała taka walka? Znaczy, w sensie nas tutaj prawdziwych fanów, tutaj ludzi elementarnie przyzwoitych, to oczywiście, że będzie interesowała. Ale wiecie z tego. Spośród niedzielnych fanów. Kogo będzie interesowało starcie dwa szwili, pas mistrzowski kategorii Koguciej. No nikogo. No ale dobra, dojdzie do tej walki. Dwa szwili No dwa szwili ją wygra. No tak, takie życie. Oczywiście może zostać ustrzelony jakimś kontrującym kolanem, podbródkiem. To możliwe, to możliwe. Natomiast zajedzie za pasami właśnie Marlona Were Marlon Wera gigantem pod kątem defensywy zapaśniczej nie jest. No, jeżeli kory Sandhagen tak? To z kory Sandhagen go zapaśniczo? Chyba tak. Nie, to Songa Jadonga. Zaraz sprawdzimy. Bo jestem przekonany, że Wera. to... Albo to był Songa Jadonga? Zaraz, cholera. Zaraz wam powiem, kto go tu. Zapaśniczo wymęczył. No dobrze mówię, Kory St. Tak. Więc go wymęczył zapaśniczo. No skoro Kory Sandhagen go wymęczył zapaśniczo, oczywiście poprawił się Amerykanie pod kątem zapaśniczym, ale to nie jest Merab dwali A zatem tak, no wychodzi mi na to, że Merab 2 będzie teraz mistrzem na koniec 2024 roku. I tyle. I zostawmy to już. 125 zacnych osób. Pozdrowienia dla Was. I najlepszego w nowym roku, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał. Patrzę, co piszecie, Malika Traore. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Top 5 in plus WKS WFC 2020. Panie redaktorze, to ale top 5 w czym? Mateusz, moim zdaniem wygra o z Werą, ale z Waliszwilim będzie ciężko. To Mateuszu, to tak czy siak, skoro typujesz Waliszwilego z cechu, bo tak przyjmuję. to mamy takie samo zdanie. świli będzie mistrzem na koniec roku, a że droga trochę inna będzie go prowadziła do tego pasa, no to już drugorzędne. Co z Szugarem, jak przegra? Pyta Jarosław Kaczyński. Otóż, Bóg jeden raczy wiedzieć, co z nim. Może Ach, dobra. Nie chcę tutaj na tematy prywatno-rodzinne wchodzić, chociaż tutaj Sugar jest sam wciąga ee, wciąga w eter, ale zostawmy to. Dobra, dalej. Marcin Kwantowski, Bartku, czy można dzwonić do ciebie pod koniec audycji i zadawać pytania na wizji? Pewnie, że można, ale nawet nie wiem, gdzie mam telefon. No, tam leży. No to nie można, sorry. <grystanie> <grystanie> Żartuję. Normalnie można było, ale jakoś tak nie wiem. Dzwonili ludzie, nawet z, cieka z ciekawymi pytaniami, tylko musiałem przełączać na głośno mówiący, gdzieś tu podkładać. I tak to było, było to w sposób niezorganizowany, z mojej winy. Więc wydaje mi się, że jeżeli tutaj naprawdę profesjonalnie wejdziemy w ten 2024 rok, to będę musiał jakoś to może wydzielić czas. O, teraz zapraszam, to o, otwieramy linię. Otwieramy linię. A nie podkładaj mi tego telefonu. O tej godzinie nie, nie spać Więc Dobra, mam telefon pod ręką, no ale chyba już dzisiaj sobie darujemy, co? Jak myślicie. Ale od następnego live'a to zrobimy jakiś ten. Od tej do tej można dzwonić, ile się chce. Gadać, pytać, komentować. Szkalować. Panie Wiktorze Narkunie, mój typ to Chandler. Dobra, yy, kategoria piórkowa była. Kategoria lekka. Nie, piórkowa. Źle mówię. Słuchajcie. Kategoria piórkowa. Mamy starcie tutaj w lutym zaplanowane Aleksandra Wolkanowskiego, czyli mistrza z niepokonanym El Matadorem z Hiszpanii czy też z Gruzji. Czy może z Niemiec? Rodzice Gruzini, ale urodzony w Niemczech, ale wychowany w Hiszpanii. Cholera. Sam się uważa za pomieszanie Gruzina z Hiszpanem, ale bliżej mu do Gruzina. Pamiętam, że była taka. Chociaż teraz to już nie wiadomo. Wiecie, sytuacja jest dynamiczna. Kiedyś Roberto Solicz chyba w jednej z pierwszych swoich walk, albo w Tebiucie, nie pamiętam w której, wychodził chyba z niemiecką flagą. No, można by mu to zarzucić, tak jak, nie wiem, Adesani wychodzenie z Chińską. W każdym razie pamiętam, że Topuria przy, jed, przy okazji jednej ze swoich pierwszych walk w UFC podczas konferencji prasowej po tejże walce został właśnie zapytany o to, co tam reprezentujesz, panie Ilia Topuria. I o ile pamiętam, bo robiłem z tego newsa, należałoby się cofnąć do niego, żebym miał stuprocentową pewność, ale o ile pamiętam. To oczywiście wyrażał się z wielką sympatią o Hiszpanii, ale jego serce jest chyba gruzińskie jednak. Teraz natomiast, jak mówię, mogło się to zmienić, ponieważ szykuje się kara w Hiszpanii. Więc nie wykluczone, że stanie się w pełni hiszpański, ale to zobaczymy. Tak czy siak, wracając do wątku bitewnego, to Pury, czy Wolkanowski? No słuchajcie, z całym szacunkiem dla Aleksandra Wolkanowskiego i jego nieprawdopodobnych wręcz dokonań. Ale ja tutaj spodziewam się zmiany warty. Naprawdę. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że każdy warunek jest tutaj spełniony, aby doszło do detronizacji Australijczyka. Iliatopuria jest prawie o dekadę młodszy. Aleksander Wokanowski wraca po pierwszej od o, wielu, wielu, wielu lat porażce przez nokaut, bo wydaje mi się, że przegrał przez nokaut. Lata temu, jeszcze przed UFC, bo oczywiście w UFC nigdy nie przegrał przez knockout, ale przez ciężki knockout zdradził, że borykał się z tymi problemami mentalnymi, które jakoś mogą, nie muszą, ale mogą się odbić. W każdym razie jest tutaj delikatny znak zapytania, bo oczywiście one mogą doprowadzić do tego, że będzie jeszcze bardziej zmotywowany. Zwłaszcza, że Ilia Topuria tutaj od gadulstwa nie stroni i zapowiada tutaj jedną z najłatwiejszych walk w swojej karierze, więc być może takiej właśnie motywacji, Aleksandrowi Wolkanowskiemu potrzeba. I być może sam sobie gruziński Hiszpan, czy też hiszpański Gruzin kopie grób, w ten sposób wypowiadając się o Aleksandrze Wolkanowskim. Ale ja jednak widzę tutaj w roli faworyta minimalnego, ale jednak je to, je to Purje. No słuchajcie, jasne, Aleksander Wolkanowski jest niebywale sprawnym stójkowiczem, i pomimo iż ten jego styl stójkowy jest no, naprawdę pod kątem wykorzystywanych narzędzi ataku nieskomplikowany, bo tam mamy ciosy proste i niskie kopnięcia, i w zasadzie do tego to się wszystko ogranicza. Oczywiście tu i ówdzie jest sierp, podbródek, kopnięcie middle kick, czyli okręże na korpus, i niewiele ponadto, ale jednak low kingi, ciosy proste to jest podstawa. Wszystko to jednak. Australijczyk kapitalnie obudował umiejętnością walki z obu pozycji, to po pierwsze, a po drugie, najważniejsze, masą różnorodnych kiwek, zmyłek i przyruchów. I to te właśnie, te właśnie kiwki, zmyłki i przyruchy decydują o tym, że ten nieskomplikowany pod względem zaprzęganych do działania narzędzi styl walki Aleksandra Wolkanowskiego jest tak nieprawdopodobnie efektywny. Rzecz natomiast w tym, że tenże Ilia Topuria pod kątem pięściarskim jest naprawdę gigantem. No to, co on czynił w walce z Joshem Emetem? oczywiście, Josh Emmet to nie jest Aleksander Wolkanowski stójkowo i to trzeba mieć cały czas to na uwadze i mieć to w tyle głowy i brać na to poprawkę, owszem. Ale Ilia Topuria cały czas się rozwija, już teraz pod kątem pięściarskim jest rewelacyjny. Te jego odchylenia, pivoty, zejścia z linii ciosu, kontry. Inicjowanie ataku, przeplatanie różnorodnych uderzeń, dynamika, szybkość, moc w uderzeniach, jasny gwint. Przyznam szczerze, że oczywiście te leukingi mogą być tutaj problematyczne od odrobinę, ale z drugiej strony, no Aleksander Wokanowski często z nich korzysta, ale też nie ma końskiego kopyta, że tak to ujmę. W cudzysłowie delikatnym, rzecz jasna. A zatem. Ilia który jest bokserem, walczy agresywnie, wywiera presję, a zatem opiera ciężar ciała na wykrocznej nodze. Te niskie kopięcia Aleksandra Wolkanowskiego mogą nie mieć tak wielkiego znaczenia. Dlatego, że no, ze wstecznego, a spodziewam się, że Wolkanowski będzie tutaj walczył, jednak ze wstecznego, kopie się trochę trudniej. Plus, jak mówię, nie kopie jak koń Aleksander Wolkanowski. A w szermierce, na pięści kopięcia, w wymianach szczególnie, no to Aleksander Wolkanowski będzie musiał mieć naprawdę na baczności. Więc szczerze mówiąc, uważam, że taką drogą. Do zwycięstwa Australijczyka to są jednak zapasy i parter. Wydaje mi się, że pod kątem zapaśniczym Wolkanowski jest sprawniejszy. W parterze, w walce na chwyty, niewątpliwie, bardziej zaawansowany technicznie jest Iliatopuria. Lepszy pod względem takiego czystego jiu -jitsu. Nie mam co do tego wątpliwości. Ale czy jest na tyle lepszy, aby nie wiem, zagrozić z pleców Wolkanowskiemu? Albo wracać, przetaczać go, wracać na nogi? No, to tego bym nie był taki pewien jednak. No bo Wolkanowski w tych wszystkich kotłach zapaśniczych, kulankach parterowych odnajduje się rewelacyjnie, co udowodnił w starciu z przecież znacznie lepszym graplerem od Ili w osobie Islama Machaczewa. A zatem w mojej ocenie, największe zagrożenie Ili Topuri ze strony Aleksandra Wolkanowskiego będzie groziło w obszarze zapaśniczo-parterowym. Nie, nie jest to może zagrożenie, wiecie, z kończeniem walki, że tutaj go, nie Wolkanowski, ubije uderzeniami, złapie w poddanie. Nic z tych rzeczy, ale chodzi przede wszystkim o kontrolę. No i mieszanie tych płaszczyzn, to też może naprawdę utrudnić zadanie Ilitopuri. Jak masz świadomość, że walczysz z rywalem, który w każdej chwili może pójść po obalenie, a jest niezły zapaśniczo i na przykład nieźle kontroluje z góry, no to, no to musisz wnieść pewne poprawki w swoją stójkową grę. A te poprawki mogą polegać na tym, że ograniczasz trochę swoją aktywność. Ale jak mówię, różnica wieku. Nieustanny rozwój Ili Topuri, jego mentalność. Naprawdę, wydaje się, że to jest zawodnik skrojony idealnie pod sporty walki. Pamiętacie, jak zainkasował knockdown srogi ze strony tego bardzo wysokiego Brytyjczyka, którego nazwiska zapomniałem, a następnie przewrócił go, przejął cztery walki w swoje ręce. A więc, jest to zawodnik przetestowany bitewnie, który w swojej karierze. Mierzył się już z piekielnie trudnymi sytuacjami i fizycznie i mentalnie i wychodził z nich obronną ręką, a zatem zahartowany. To może mu się przydać. Podsumowując, Ilja Topuria będzie mistrzem na koniec 2024 roku, bo pokona Aleksandra Wolkanowskiego, a następnie pokona kogo? Allen, e, kogo mamy, Emet, Katar Chikadze, Jewlojew, Jewlojew jest mocny, Rodriguez, Holloway. ja Holloway też pokona. Tak. I ja Topuria, ale się rozgadałem. Co tu piszecie dalej? Patrzę. Miękkołuchywel Stanley Ipkis. Topuria też ma mega parter i zapasy. Zdaję sobie sprawę, że ma przede wszystkim mega parter. Zapasy też ma solidne, ale uważam, że w tym obszarze przewagę pod kątem kontroli, bo jak mówię, nie samego Judicu może mieć Aleksander Wolkanowski. Dobra. 143 osoby, ludzie. Bóg wam zapłać za to. Nie pamiętam, kiedy tu ostatnio tyle było osób. Chyba nigdy w życiu. Chociaż zaraz, zaraz. Po jakiejś gali KSW to może było. Chyba nawet do 200 setek dobiliśmy. No to jest nielada wynik. Nie oszukujmy się. Yy, dobra. Co to była kategoria? Kategoria piórkowa. Przejdźmy dalej. Dalej mamy kategorię lekką. tutaj mamy sytuację skomplikowaną. Islam Machachev zasiada na mistrzowskim tronie. Tutaj sposobi się do walki albo z Charlesem Oliveirą, namaszczonym na kolejnego pretendenta przez Dane White'a i spółkę, albo z Justinem Gacy, który w ocenie ludzi przyzwoitych powinien walczyć teraz o tytuł mistrzowski, właśnie z Dagestańczykiem. Zamiast Dubronxa. Wieść gminna niesie tutaj, że rzeczywiście Justin Gaethje może walczyć z Islamem Machaczewem. Taki byłby wybór Dagestańczyka. zresztą. W pełni dla mnie zrozumiały i chyba dla każdego w pełni zrozumiały, po co mu druga walka z Charlesem Oliverem, którego koncertowo rozmontował w zeszłym roku. Nic mu to nie daje. Znaczy nic nie daje. Do broni pas, zarabia pieniądze, udowadnia po raz kolejny, że jest najlepszy i tak dalej. Wiadomo, ale pokonanie Justina Gaethje daje mu jednak więcej, pomimo iż oczywiście... Zdaję sobie doskonale sprawę, że pojawiają się głosy, wedle których Justin Gaethje to jest bezsensowny rywal dla Israela Machaczewa, bo zostanie szybko przewrócony i poskręcany jak precel, ale przypomnę tylko, że defensywa zapaśnicza Amerykanina stoi na naprawdę solidnym poziomie. Dynamiczny jak diabli Michael Chandler nie był w stanie go przewrócić, a gdy raz go przewrócił, to natychmiast został przetoczony. Habib Nurmagomedov również miał sporo problemów, przypomnę, z przewróceniem Justina Gage'i Gdy go już przewrócił Okej, okay, walka toczyła się do jednej bramki I prawdopodobnie w starciu z Islamem Machaczewem Wyglądałoby to bardzo podobnie To znaczy jedno obalenie I niewykluczone, że byłoby po wszystkim Dlatego, że Justin Gage to jest zapasior Co robią zapasiory? Oddają plecy, próbują wracać Znaczy za nic w świecie nie chcą się położyć Plecami na macie A zatem prędzej oddadzą plecy niż wciągną cię do gardy No a jak oddajesz plecy w starciu z Habibem czy Islamem No to jest po wszystkim Zatem faworytem byłby oczywiście Islam Machczew, ale to byłaby dobra walka, bardzo ciekawa. Generalnie, generalnie rozbawiło mnie to dzisiaj, bo widzę tutaj jakieś yy, artykuły o tym, że Charles Sonnen tutaj przemycił, że dostał właśnie informację, że szykowane jest starcie Islama Machczewa z Justinem Gaethje. I sobie myślę, o, może by warto zrobić z tego artykuł. No ale sobie myślę, zaraz, zaraz. Czy ja nie robiłem kilka dni temu artykułu z innej wypowiedzi Shela Sonnena? I zdałem sobie sprawę, że no owszem, robiłem. I to był artykuł poświęcony... Yy, czemu to był poświęcony? Czekajcie, ja wam powiem czemu. Cholera, bo... W każdym razie skonstatowałem, że to nie ma żadnego sensu, bo ten gagatek zmienił zdanie w trzy dni, czyli trzy dni temu mówił co innego, teraz mówi co innego, więc no, nie można go traktować poważnie. Bo generalnie, słuchajcie, Sheltonen jest ciekawym człowiekiem. I czasami naprawdę myśli, jakie przemyca, są niezwykle intrygujące, dają do myślenia, zmieniają perspektywę, ale czasami opowiada takie dyrdy mały, że głowa mała. Zaraz wam powiem, dlaczego nie zrobiłem tego newsa o wypowiedzi Sonena sugerującego, iż starcie w kontra Gage jest potwierdzone. Gdzież to jest? Jest, zaraz wam powiem. Otóż dlatego, a, dlatego, że 25 grudnia Sonen przekonywał tutaj, że walka Justin Gaethje kontra Max Holloway jest szykowana na UFC 300. I spodziewajmy się, tak mówił Sonen, nie lada, lada chwila ogłoszenia. A zatem wiecie, tydzień temu mówił, że Gaethje, Holloway potwierdzone, zaraz będzie ogłoszenie, a teraz mówi, o, właśnie dotarło do mnie rzecz Geichi Machczew potwierdzone. Więc są pewne limity. Dobra. Ale. Zboczyłem z tematu, zboczyłem z tematu, tak, a nie to chciałem uczynić. Gdzie to jest? Gdzie są te komentarze? Gdzie te komentarze? Nie komentarze, tylko czat. Zniknął mi czat, niech to szlak. O jest, dobra Malika Traore. Panie Bartoszu, nie odpowiedział Pan na moje pytanie. Nieładnie, Bartłomiej, Bartłomiej jestem. A jakie było to pytanie? Top 5, ale co top 5? Top 5 zaskoczeń pozytywnych: Wiktor Zalewski w KSW, Damian Rzepecki w Fenie, w Babilonie Szymon Rakowicz. O, to był skubany. Ten to mnie naprawdę zaskoczył bardzo pozytywnie. Znaczy, nie, mów, nie twierdziłem, że jest kiepski, ale to w jaki sposób rozprawił się z Piotrem Kacprzakiem, jasny gwint. Naprawdę. Jedno z odkryć dla mnie tego minionego roku też. Szymon Rakowicz. Wielka kariera może być przed nim. Teraz starcie z yy, och, naszym zawodnikiem z Irlandii, który pokonał Warzyboka, o ile pamiętam. Warzybok to też kurczę. Miałem duże oczekiwania względem tego zawodnika. To w sobie nadal mam, ale że się nazywa? No jak mogłem zapomnieć? No kolega serdecznie Mateusza Gamrota, Zapasior. Niski, krępy, silny jak tur, agresywny jak dzik. Wiecie, o kim mówię. Niestety, starość, nieradość, zapomniałem nazwisko. Dobra. Więc kategoria lekka. No co żeśmy gadali? Kto mistrzem? Islam w mistrzem na koniec roku. Tutaj warto poruszyć temat oczywiście potencjalnej walki, walki, warki. Walki cariukiana, no i Bóg jeden raczej wiedzieć z kim, z Oliveirą, Gate'em albo Porierem, bo tej walki z Porierem też bym nie wykluczał, mimo wszystko, pomimo iż dla, chociaż Porier nie chciałby tej walki na pewno. Ale z drugiej strony, wiecie, Porier to jest zawodnik trochę emocjonalny i te wypowiedzi cariukiana pod jego adresem mogły trochę zmotywować go. Do zniżenia się do medialnego poziomu Ormianina, aby go utemperować odrobinę. Dlatego bym tej walki nie wykluczał. Ale, mimo wszystko, bardziej prawdopodobne zestawienie to Caryukian, no kto? Geici, Oliveira? Zależy, kto, kto finalnie trafi w ręce Islama Machachewa. Ale tak, czy inaczej, kto by nie trafił, czy to będzie Geici, czy Oliveira, to faworyzuje Islama Machaczewa Myślę, że tutaj nie trzeba tego uzasadniać. Czy do tej walki dojdzie. Hmm. Przed Ramadanem, czyli w styczniu, lutym, no, szanujmy się, lutym, w marcu, czy dojdzie o. Czy dojdzie w marcu? Szczerze w to wątpię. Wcześniej wydawało mi się, że być może Islam Machachev wystąpi na debiutanckiej gali UFC w Arabii Saudyjskiej. Debiutancka? Czy oni wcześniej nie robili w Riyadzie? Chyba nie robili. Wydaje mi się, że nie robili. Tak, więc przyjmijmy, że debiutancka gala w Riyadzie, która jest. 2 marca, zatem jeszcze przed ramadanem, więc zdążyłby, ale rzecz w tym, że teraz już zdanie w tym temacie zmieniłem, a to z uwagi na dwa czynniki. Po pierwsze, Islam Mahaczew został zapytany dwa tygodnie temu albo trzy, właśnie o potencjalny występ w Arabii Saudyjskiej. No i politycznie poprawnie do tego podszedł, ale. W skrócie stwierdził, że, no jednak, jeżeli będzie walczył przed Ramadanem, to na numerowanej gali. Ta gala w Riyadzie nie jest numerowana, więc to po pierwsze. A po drugie, pojawiły się nieoficjalnie doniesienia, pogłoski, wedle których tę galę w Riyadzie ma uświetnić starcie Szara Pudina Magomedowa. Wiecie, Naprawdę, ja spodziewałem się tutaj jakichś wielkich nazwisk. Trochę spodziewałem się, że to może być gala nawet taka, wiecie, nafaszerowana mocnymi zawodnikami jak pay -per view. A tymczasem, gdyby rzeczywiście Szarabudin Magomiedow był w walce wieczoru, no to gdzie islam? Jasnych Wind. Gdzie tu islam? Więc dlatego uważam, że Islam Machaczew nie wystąpi na gali w Riyadzie, nie wystąpi też oczywiście wobec tego na gali UFC, chociaż to 299 jeszcze jakaś nadzieja jest. No bo okazuje się, wiecie, słuchajcie, wcześniej wydawało mi się, że raczej nadziei nie ma, no bo mamy tam Shona O'Malley'a, Marlona Were, i miałem przeświadczenie, że ten Shona O'Malley, no to teraz, szczególnie jak już jest z mistrzem, no to jest materiał wyłącznie na walki wieczoru. Ale ujawnione ostatnio przez Algemeina Sterlinga dane dotyczące sprzedaży pay per view. Tejże gali, na której się bili, chyba to było UFC 292 w Bostonie. Otóż te dane Sterling nie zdradził oczywiście, w jakiej liczbie sprzedała się ta gala, ale stwierdził, może trochę koloryzował, nie wykluczam, ale stwierdził tak czy inaczej, że wynik sprzedaży pay-per-view był zaskakująco słaby. To by z kolei sugerowało, że ten Sterling, yh, Sean O'Malley aż takim gigantem medialnym nie jest. Co z kolei może prowadzić nas do konkluzji, iż ta jego walka o Mali kontra 2 może zostać jednak relegowana do miana command eventu i wtedy miejsce w walce wieczoru zrobiłoby się dla Islama Machaczewa i Oliveiry lub Justina Gage. Więc wydaje mi się, że jeżeli Machaczew miałby wystąpić przed ramadanem, no to wyłącznie na UFC 299, a jeżeli po ramadanie, no to na pewno, słuchajcie, nie na UFC 300, Szczerze wątpię też, już o tym mówiłem kiedyś tutaj na czacie, na czacie, tylko na live. Szczerze wątpię też, aby wystąpił w maju, ponieważ islam w podobnie jak Habin Nurmagomedov, niezwykle ceni sobie w pełni profesjonalne przygotowania do walki, co oznacza, że potrzebuje na nie około 3 miesięcy, 3 miesięcy uczciwych treningów, nie treningów podczas ramadanu. a Zatem wznowiłby treningi tam 10 kwietnia, powiedzmy tak uczciwie, więc kwiecień, maj. Czerwiec i może w lipcu. Rzecz w tym, że w czerwcu, pod koniec czerwca najprawdopodobniej walczy Konor McGregor i no na pewno będzie w walce wieczoru. Czy na tej samej gali mógłby wystąpić Islam Mahaczew? Słuchajcie, pod kątem medialnym całej otoczki to byłoby ciekawe. Wrócilibyśmy do tej legendarnej rywalizacji dagestańsko-irlandzkiej, ale z drugiej strony, czy Islam Mahaczew zgodziłby się, aby być co-main eventem na gali z Conorem McGregorem, podczas gdy w walce wieczoru byłby właśnie Irlandczyk? No, szczerze wątpię. A zatem, słuchajcie, ja prognozuję, że ten Islam Machaczew to naprawdę może wrócić dopiero w lipcu, a może też tak w czerwcu, nie wykluczam, w kwiecień, maj wykluczam, praktycznie. Czerwiec, jakieś szanse są, ale nie na tej gali, co e Conor McGregor. Lipiec niewykluczone, aczkolwiek jeżeli nie będzie walczył do lipca, to Dana White i spółka mogą mieć pewne obiekcje przed tym, aby wystawić go do walki w lipcu, obawiając się, że nie zdąży powrócić w październiku. A pewnikiem jest, że w październiku będzie kolejna gala w Ałuzabi, gdzie na pewno Szejkowie z miłą chęcią obejrzeliby w oktagonie Islama Mahaczewa. Gdyby natomiast stoczył walkę w lipcu, no to czy wyrobiłby się na październik? Może by się wyrobił, może nie. Wiemy na przykład, że w tym roku Dana White nie dał mu walki w lipcu, pomimo iż Islama Haczew robił co mógł, aby właśnie latem powrócić do akcji, ale Dana White uznał, że no to byłoby zbyt ryzykowne. Nie wiadomo, czy wtedy w październiku by wystąpił. Lepiej trzymajmy go na październik. Trochę podobnie z za tym czy Też go oszczędzali i trzymali na ten październik, żeby tutaj szejkowie z szerokimi uśmiechami spoglądali w kierunku oktagonu. Więc tak samo może być teraz. Tak czy inaczej, rozgadałem się, Islam Machachow będzie nadal mistrzem. Co do Mateusza Gabrota, no Mateusz Gabrot walczy teraz z Rafaelem Dosaniosem. To nie jest sportowo łatwe zestawienie, rankingowo nieszczególnie korzystne, ale też tak pod kątem medialnym, pod kątem personalnym, może interpersonalnym, nie jest złe, dlatego że Dana White bardzo sobie ceni umiejętności i klasę Rafaela Dosaniosa. Każdego zawodnika, który zdoła go pokonać, Chwaląc i gloryfikując. A zatem, jeżeli Mateusz Gamrot pokona Rafael do Saniosa, nawet nie musi być przed czasem, bo skończenie Brazylijczyka będzie trudne, to w oczach Dainy White'a niewątpliwie mocno urośnie. W cudzysłowie. Natomiast nie oszukujmy się, nawet gdyby tego Rafaela do Saniosa skończył efektownie, o co będzie piekielnie trudno to nie zapewni sobie w ten sposób pojedynku o tytuł mistrzowski dlatego że przed nim są Justin Gaichi, Charles Oliveira i teraz też Armand Tsarukyan pomimo iż Polak pokonał Ormianina w 2022, o ile pamiętam, w czerwcu bodajże. Więc tak, więc no trzech zawodników nawet w scenariuszu w którym Gamer demoluje RDA, nadal jest przed nim w walce o tron kategorii lekkiej, a zatem Niewątpliwie Mateusz Gamrot musiałby stoczyć wtedy jeszcze jeden pojedynek Oczywiście wszystko się może wydarzyć Bo tutaj może będzie zastępcą Znowu, znaczy rezerwowym do jakiejś walki Bo tu Gage nabawi się kontuzji Porier będzie chciał Diaza czy kogokolwiek innego Oliveira wypadnie I może wiecie, może się tak wydarzyć Ale przyjmując Taki scenariusz standardowy To po zwycięstwie ewentualnym z RDA Mateusz będzie potrzebował Jeszcze jednej wiktorii co najmniej. Dobra, zobaczę, co piszecie. Malika Traore, pani zadaje mnóstwo pytań. Nie mogę nadążyć. A ledwie ze swoim materiałem się wyrabiam. Czy spodziewałeś się, redaktorze, takiego wejścia wujcika i kuberskiego w KSW? Wujcika się spodziewałem. Może nie aż tak efektownego, ale spodziewałem się, że wygra. A kuberskiego aż tak efektownego się nie spodziewałem. Nie pamiętam, czy go z leśką faworyzowałem, czy nie. Wydaje mi się, że w roli minimalnego faworyta widziałem Bartosza. A zatem kuberski mnie zaskoczył. Dobra, yy, przyspieszmy trochę, bo tutaj licho nie śpi, a czas nas nagli. Yy, kategoria półśrednia. Dobra, co tu by tu mamy? Mamy Leona Edwardsa, mamy Kamaru Usmana, który przebąkuje o kategorii średniej. Mamy Belala Muhammada. Okej, okay, dobra, rozpocznijmy od tego, że mamy podczas Gali UFC 300 najprawdopodobniej walkę rewanżową Edwards kontra Muhammad. Muhammad na pewno poprawił się mocno względem ich pierwszego pojedynku. Zresztą, słuchajcie. Ja bym też nie wyciągał tak daleko idących wniosków z przebiegu tej pierwszej walki. W pierwszej rundzie rzeczywiście, rzeczywiście Jamajczyk rozdawał karty, ale to nie było tak, że to była gra, wiecie, kompletnie do jednej bramki i Belal Muhammad został rozstrzelany. A Belal Muhammad ma tę zaletę, że pod kątem kondycyjnym jest naprawdę bardzo sprawny. Z drugiej zaś strony, no Leon Edwards przy okazji walk z Covingtonem i dwóch z Kamaru Osmanem miał okazję mocno szlifować swoje defensywne zapasy, które w starciu z Belalem Muhammadem Na pewno bardzo mu się przydadzą A zatem podsumowując Absolutnie nie skreślałbym tutaj Amerykanina Ale w roli faworyta Widziałbym Jamajczyka A zatem Edwards na UFC 300 wygra Z kim stanie do pierwszej obrony pasa mistrzowskiego Szafka Drachmonow jest tutaj na trzecim miejscu w rankingu A walczy już w średniej Zostawmy Burns, mowarkę z Madaleną Nawet jak wygra to jeszcze zbyt wcześnie Colby Covington wypada Steven Thompson, Sean Brady Szafka Drachmonow Tak Szafka, słuchajcie, jeżeli do, dojdzie do tej walki rzeczywiście Muhammad kontra Edwards w kwietniu, a wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują, to niewykluczone, że Szafka Drachmanow nie będzie musiał już wcześniej toczyć żadnej innej walki, tylko po prostu poczeka na zwycięstwo. Jeżeli tak się stanie, no bo z kim ma walczyć? Z Usmanem? No, Usman nie jest zainteresowany, nie był zainteresowany dotychczas, teraz może być zainteresowany. Z Berncem. Jeżeli ten pokona Madalena, albo z Madaleną, jeżeli ten pokona Berca. Trochę krok w tył, ale tylko trochę. Sean Brady, no jest Sean Brady, ale teraz na walka brady rachmanow dla Rachmanowa sensu nie ma. Wisentelukę, Gary, jeżeli pokona Nila. Słuchajcie, prognozuję, że dobra, Edwards pokona Muhammada, a w kolejnej obronie nie pójdzie po pasmistrzowskiej kategorii średniej. Co, o czym tutaj już przebąkiwał, tylko stanie do walki z Rachmanowem i tenże pojedynek. O, to jest skomplikowana walka. No, Rachmanow raczej go nie przewróci. W klinczu jest ciekawie, bo Kazach w klinczu jest gigantem, tytanem. Rzecz natomiast w tym, że i Jamajczyk w klinczu odnajduje się rewelacyjnie. Obaj doskonale korzystają z łokci, kolan, krótkich uderzeń, brudnego boksu w dystansie, no w dystansie jednak ten wyrachowany, efektywny styl Leona Edwardsa może być problematyczny dla szafka Tarekhmonowa, ale zaryzykuje, słuchajcie, zaryzykuje, że presja, agresja, brutalność, Tarekhmonowa przesądzi i to on wyjdzie z tej walki obronną ręką, ale tu słuchajcie, 51 do 49 Równie dobrze, Leon Edwards może być mistrzem na koniec, ale jak mówię, Rachmonow. dobra kategoria średnia. Sean Strickland teraz stanie w szaranki z Drikusem Duplessis już za dwa tygodnie. Jak wspominałem w tej krótkiej analizie, przy okazji zapowiedzi walki, minimalnie faworyzuje Amerykanina. Z uwagi na jego kondycję przede wszystkim, wiadomo, no teraz już Drikus Duplessis ma drożny nos, więc jest w wersji 3.0. Plus jest to zawodnik silny, nieprzewidywalny, agresywny, solidny w każdej płaszczyźnie, w zasadzie, ale wydaje mi się, że po prostu ta sroga defensywa stójkowa szana Stricklanda oraz jego kondycja, doświadczenie z walk na pełnym dystansie przesądzą o tym, że to on wyjdzie z tej walki obronną ręką, a następnie skrzyżuje rękawice. No i tu pojawia się pytanie. Czy Hamza majew może dostać walkę o pas od razu? Jest na dziewiątym miejscu w rankingu. Brendan Allen tutaj mocno idzie do przodu. Teraz ma walkę z Marwinem Vettorem, jak mówiliście i spodziewam się, że wygra tę walkę. Jared Cannon jest kontuzjowany. Robert Whittaker ma już w starcie... Z Paulo Costum, tak? Ma, już potwierdzone jest, chyba jest potwierdzone. Chyba tak. Albo i nie. Gdyby wygrał Robert Witaker, jest jeszcze Izraela Desania. Jasny no, ten gagatek tutaj przebąkuje o tym, że może niebawem powrócić. Yy, czy mógłby powrócić? Słuchajcie, gdyby dyku z Duplessis, ale to gdyby. Gdyby Drikus Duplessis pokonał 16 Stricklanda, to Izrael Adesanya mógłby powrócić do walki właśnie z Drikusem Duplessis, bo ona tutaj ma odpowiednie medialne fundamenty. Dana White byłby content, wszyscy byliby zadowoleni. Chociaż sportowo nie miałoby to sensu, ponieważ bardziej na starcie. Chociaż. Chociaż może i rzeczywiście miałoby to sens sportowy. Obroniłoby się sportowo. O, tak to ujmijmy. Więc gdyby Drikus wygrał, to myślę, że Adesanya byłby zdeterminowany do tego, aby powrócić i zmierzyć się właśnie z Duplessisem. Ale prognozujemy, że wygra Strickland. Czy Adesanya będzie chciał powrócić do walki z, ze Stricklandem? Może tak, może nie. Cholera. Gdyby nawet powrócił, to i tak faworyzowałbym teraz Shona Stricklanda. A zatem w grze jest jeszcze Whitaker Costa. Powiedzmy, że w Star... Zuitaker nie, y, nie miałby strykland łatwej przeprawy Kanonier kontuzjowany cały czas Vettori, Poza grą Kosta, Doliza, Allen Cimajew no, Może ten Cimajew dostanie walkę o pas mistrzowski z miejsca Chociaż nie jestem pewien Słuchajcie, dobra, nie będę kombinował Sąd Strykland będzie mistrzem na koniec 2024 roku I przechodzimy do kategorii półciężkiej Gdzie na tronie mistrzowskim Zasiada Alex Pereira Pereira Słuchajcie, najprawdopodobniej w swojej kolejnej walce zmierzy się Brazylijczyk z Jamalem Hillem który powraca po, będzie wracał wtedy po kontuzji i. i. i półtora rocznej prawie przerwie. Albo nie prawie, tylko po prostu półtora rocznej przerwie. W takim starciu faworyzuje minimalnie. Minimalnie. Aleksa Pereira zatem pokona tego Hila. Później mamy prochaszkę kontra. Prohaszka kontra Rakic. Zwycięzca, no, będzie w dobrym położeniu. w kontra mm, Walker. Jeżeli Walker wygrano, to jednak za wcześnie na walkę o pas, ale gdyby to wygrał Ankalajew, to do gry o tron by powrócił i wtedy w swojej drugiej obronie w tym roku, myślę, że do niej dojdzie, właśnie w okolicach listopada albo grudnia, Alex Pereira stanie w szranki ze zwycięzcą starcia Prochaszka kontra Rakicza, faworyzuje tu Rakicza. albo ze zwycięzcą starcia Ankalajew kontra Walker, faworyzuje tu Ankalajewa. A może zrobią walkę Ankalajew-Rakic jako eliminator. Słuchajcie, bo trudno przewidzieć. Trudno przewidzieć, czy Ankalajew efektowniej pokona Walkera, czy Rakic efektowniej pokona Prochaszkę. Jeżeli miałbym stawiać, strzelać, to wydaje mi się, że no Rakic wygra efektowniej. Nie mówię, że go bardziej faworyzuje niż Ankalajewa, tylko po prostu styl walki i jego Prochaszki <grych> powoduje, że w jego walkach na nudę narzekać nie można. A uważam, że ten wyrachowany sposób, w jaki walczy Aleksander Rakic, pozwoli mu na to, aby wykorzystać właśnie te gigantyczne luki w bitewnej grze czeskiego Rębajły, a zatem Rakic wygra efektownie i Rakic zmierzy się pod koniec roku z Aleksem Pereira. Niestety nasz Janek Błachowicz wypada tutaj z gry, przynajmniej w tym roku z gry o Tron. więc Alex Pereira kontra Aleksander Rakic. No słuchajcie, chyba Rakic, więc wychodzi mi na to, że Aleksander Rakic będzie mistrzem. No tak, to tak mi wychodzi. Chyba, że nie dostanie od razu walki o pas po tym, jak pokona prochaszkę. Nie, no, jak pokona prochaszkę, to dostanie walkę o pas. Jest na pewno bardziej przyjmując, że Anklaev pokona Walkera mniej więcej w takim samym stylu, w jakim Aleksander Rakic pokona prochaszkę, to jednak bardziej efektowny, efekt medialny, medialny mocniej, mocniejszy medialnie jest Rakic. Chociaż, gdy to mówię, to w drugiej półkuli kołaczy mi się myśl, że przecież pod kątem Bliskiego Wschodu tamtejszych terenów, no to warto mieć chyba Ankalajewa jako mistrza albo pretendenta, a nie Rakicza, który tutaj kogo rozpala? Serbów? Austriaków? Tamten rozpala cały Bliski Wschód. Szejków rozpala. A szejkowie wiecie. Więc może ten Ankalajew. Cholera, trudno, że jest. Ale dobra. Myślę po prostu, że Rakic wygra efektowniej, a zatem on dostanie, dostanie szansę walki o pas i pokona pod koniec roku Aleksa Pereyry, który wcześniej upora się z Jamalem Hillem. Tyle w temacie. Robią ruchy redaktorzy. Słyszały, że Alex Pereira rozstał się z dziewczyną, współczuje Hillowi. No, czy to się odbije na e, formie, na zdrowiu Hila? To znaczy, czy dodatkowej determinacji i motywacji dostanie Pereira, to tego nie wiem. Ale tak, wiem, że się rozstali. No, ona tam nawet nagrała jakiś krótki film, w którym poprosiła o uszanowanie prywatności, zaznaczyła, że rozstali się w przyjaznych relacjach, że nadal mu kibicuje i tak dalej, i tak dalej, więc. Panie Jarosławie, wódeczka pita w kubku. Panie Jarosławie. Miejmy do siebie jakąś taką elementarną. Znaczy taki elementarny szacunek. No. Wódka pita. Wódka pita w kubku yy, świątecznym. Panie Jarosławie. To już ten wiek. To już chyba ten wiek. Dobra. Co tam mamy? Kategoria ciężka. Słuchajcie, tutaj sprawa jest prosta jak konstrukcja cepa. Na koniec roku mistrzem będzie John Jones. Najbardziej niezasłużonym, niezasługującym na to miano mistrzem spośród wszystkich kategorii wagowych będzie John Jones. Dlaczego? No, dlatego, że Dana White i spółka będą chronić go. Pilnować go jak oka w głowie przed bitewnymi zapędami Toma Aspinala. A zatem Zmuszą Brytyjczyka do tego, aby tutaj bronił Tymczasowego pasa mistrzowskiego A jednocześnie w listopadzie w Nowym Jorku Zorganizują walkę Wyczekiwaną przez cały świat Nie wliczając ludzi Elementarnie przyzwoitych Walkę Johna Jonesa Ze Stipem Jociciem Dwie legendy naprzeciwko siebie Już zacieramy ręce No i tę walkę wygra John Jones A następnie o, Słuchajcie, zmieniam zdanie Zmieniam zdanie Gadam, gadam i tutaj nowa myśl weszła mi do głowy. Otóż tak, John Jones wygra tę walkę, ale następnie zrzeknie się pasa, obwieszczając, że swoje już zrobił, udowodnił, że jest najlepszym ciężkim na świecie i spuści tym samym zasłonę milczenia na Toma Aspinara, który w międzyczasie rozparceluje albo, no, Cyrila to nie tak łatwo rozparcelować, ale powiedzmy, że Almeida. No, Almeida albo Bladesa. A może tego Gana Nieważne, tak czy siak Tom Aspinall wygra W międzyczasie z kimś innym Wszyscy będziemy sobie zdawać sprawę Że ten John Jones jest tak naprawdę Teraz tutaj farbowanym lisem Podrabianym mistrzem Nieprawdziwym Ale w imię biznesu Odstawimy to Te myśli Na boczny tor I będziemy dyrektować się starciem Johna Jonesa Który pokona Stepego mistrza, A następnie w glorii chwały ogłosi zakończenie sportowej kariery. Jednocześnie oznacza to, że mistrzem na mistrza prawowitego z tymczasowego zostanie promowany Tom Aspinal. A zatem na koniec 2024 roku to brytyjczyk będzie siedział na prawowitym tronie kategorii ciężkiej. Tak to widzę. Tak to widzę. Dobra. O, Archeros, widzę, podobnie to widzi. Jones wygra z zakończy karierę i mistrzem będzie Miękko uchywel Stanley Ipkis. Jak pan widzi dalsze los Janka? O, chciałbym powiedzieć, że widzę je optymistycznie, w różowych barwach, ale tak niestety nie jest. Jako kanapowy specjalista od medycyny stwierdzam, że urazy barków to naprawdę, i szczególnie obu, Szczególnie obu To bardzo skomplikowana materia To po pierwsze Po drugie, no Janek ma już na karku Chyba prawie 41 lat Walczy tylko, nie oszukujmy się O to, żeby utrzymać to, co ma A w zasadzie, żeby to, co ma Jak, jak najwolniej od niego odchodziło Aby tracić te umiejętności W jak najwolniejszym tempie Plus sytuacja w kategorii półciężkiej Jest taka, że zwycięzca tych dwóch walk O których mówiliśmy, zwycięzcy Tychże pojedynków, czyli starcia rewanżowego Magomeda Anklaiva z Johnnym Walkerem oraz boju Aleksandra Rakicza z Jerzym Prochaszką. Otóż zwycięzcy tychże pojedynków w rajdzie po pas wyprzedzą Jana Bachowicza, a zatem przed nim są teraz. Teraz jest przed nim oczywiście tylko Jamal Hill, ale po tych dwóch walkach przed nim będą też dwaj kolejni zawodnicy, a zatem najprawdopodobniej Janek będzie zmuszony do walki z kimś niżej w rankingu, albo też z przegranym, z jednym z przegranych z tychże par, czyli albo z przegranym z walki Ankalaev kontra Walker, albo z przegranym z walki Rakic kontra Prochaszka. No, starcie z Prochaszką byłoby ciekawe. Oczywiście, jedna, jedno zwycięstwo z jednym z tych zawodników, no i Janek może tutaj Ubiegać się nie tyle o walkę o pas, ale o eliminator. Zatem uważam, że w takim optymistycznym, no w sumie realistycznym scenariuszu Janka Bachowicza od walki o tytuł mistrzowski dzielą dwa zwycięstwa. Mając na uwadze, że no ta kontuzja jest skomplikowana, naprawdę zwróćcie uwagę na to, na narrację Janka Bachowicza. To znaczy na początku mówił, że. Yy... Podda się zabiegowi obu tych kontuzjowanych barków, zostaną one wyczyszczone, no i po miesiącu będzie mógł wrócić do treningów. Później się okazało, że no, gdyby miał 20 lat i poddał się operacji tych barków, to rzeczywiście po miesiącu mógłby wrócić do treningów, ale jako, że ma dwa razy więcej lat na karku, to ta przerwa potrwa co najmniej dwa miesiące, a może dłużej. Ja to A teraz się okazało jeszcze, okazało się podczas operacji, zabiegu. Że nie da się jednocześnie, nie dało się jednocześnie Zoperować obu barków, tylko był operowany pierwszy, i teraz chyba, chyba już był kilka dni temu albo lada dzień będzie operowany ten drugi. Wydaje mi się, że to oznacza około 2-3 miesiące przerwy od treningów. Innymi słowy, tak w takim pozytywnym scenariuszu, chyba niestety. To oznacza, że do treningu Janek może wrócić, nie wiem, w kwietniu, maju. Więc 2-3 miesiące przygotowania. I być może zobaczymy go właśnie w okolicach, nie wiem, lipca, sierpnia, może września. Innymi słowy, spodziewam się, że w tym roku Janek stoczy tylko jedną walkę. No a zegar tyka. Załóżmy, że wygra tę walkę, ale nadal uważam, że ta jedna wygrana nie zapewni mu powrotu do rozgrywki mistrzowskiej. Będzie musiał wygrać kolejny pojedynek najprawdopodobniej w przyszłym roku, a wtedy na karku będzie miał już 42 lata. Skomplikowany temat, innymi słowy. Ale co nam Janek dał, to nasze. Słuchajcie, hmm, chyba będziemy powoli kończyć. Bo jest już późno. Nagadaliśmy się. Dzięki wam serdeczne za pytania. Wybaczcie, jeżeli na któreś nie odpowiedziałem, a pewnie nie odpowiedziałem na połowę z nich, może więcej. No, ale żebym zmieścił te swoje przemyślenia dotyczące prognoz, to musiałem niestety poświęcić ten czas właśnie na te dywagacje dotyczące pasów mistrzowskich w kategoriach we wszystkich kategoriach wagowych KSW i UFC. A, Arkeros, redaktorze, a typ na main event UFC 300? To jest dobre pytanie. Odpowiedź nie jest oczywista. Znaczy jest oczywista. Na pewno nie będzie to starcie Aż się śmieje o tym, mówiąc Leona Edwardsa, rewanżowe z Belalem, Muhammadem, trochę się szam, szanujmy, trochę się szanujmy, więc to nie będzie to starcie. Zaraz wam powiem, jakie to może być starcie. Słuchajcie, UFC 300, zaraz pozwólcie, że zerkę sobie na ranking. Dywizje kobiece sobie odpuszczamy. No, te kategorie niższe też tutaj nikt w walce wieczoru walczył nie będzie, szczególnie, że już swoje walki mają. Jest kategoria lekka, tu się robi ciekawie. Tu się robi ciekawie. Słuchajcie. Ktoś z kategorii lekkiej mógłby to być. Gejczy? Gejczy by się nadał walkę wieczoru? Przepraszam. No to nie jest taka gwiazda pokroju, wiecie, nie wiem, Konora McGregora. No ale to jest must watch TV. Justin Gejczy kontra Max Holloway. To nie byłaby zła walka wieczoru. Nie byłby to medialny, wiecie, hit na miarę, nie wiem, Broka Lesnara, Konora McGregora. Czy nawet Johna Jonesa Ale to by się wybroniło Max Holloway kontra Justin Gaethje Pas BMF na szali Bo jak mówię Machaczew nie będzie walczył w kwietniu Oliveira Jest mniej ciekawy niż Gaethje Mniej medialny, więc to musiałoby być Gaethje Gaethje Porier 3, za wcześnie na to Czaryukian na pewno nie będzie walczył walce wieczoru No i dalej mamy Chandler Mateusz Gamrot, dar już nie Więc z kategorii lekkiej Jedyna kandydatura to Justin Gaethje kontra i teraz pytanie: kontrakt Czy z Charlesem Olivera? Nie, na tą walką widzieliśmy. Justin Gaethje kontra Max Halloway to się broni w kategorii półśredniej. No, Edwardsa nie mamy. Znaczy mamy go tam jako trzecią walkę mistrzowską. Kamaru Usman nie. Rachmanow nie. Benz, Covington, Thompson. Uf, nie. Kategoria średnia. No, kategoria średnia już teraz walczą. Słuchajcie. To też jest opcja, to też jest opcja średnia. Mamy walkę z Duplessis za tydzień, za dwa tygodnie, z właśnie z Seanem Stricklandem. Zwycięzca tej walki może w daniu głównym gali UFC 300 stanąć w szranki, oczywiście z Izraelem Adesanią. Hanza Trzymajev nie będzie walczył, bo ma Ramadan, plus teraz jest, wiecie, no te problemy zdrowotne, ale tak. Strickland kontra Adesania 2. Trochę byłby to odgrzewany kotlet, mimo wszystko, bo to nie była walka, po której Nigeryjczyk zasługiwałby na rewanż. No, bądźmy poważni. Nawet za zasługi, nawet jeżeli przyjąć narrację, wedle której tutaj dominował przez tyle lat, to należy mu się. Ale Duplessy kontra Adesanya to byłoby niezłe. Chociaż słuchajcie, osobiście nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale dla mnie Geci kontra Holloway to byłaby ciekawsza walka niż Adesanya versus Duplessis. Ale. Wydaje mi się, że jestem w takim przekonaniu odosobniony i jednak świat MMA bardziej ciekawiłoby starcie Adesania kontra Duplessis. Jest sporo złej krwi, wielki powrót Nigeryjczyka. Tutaj Drykus Duplessis niepokonany. Rozmontował szona strykanta, więc tak, to może tak być. To wchodzi w grę. Przy, przy założeniu oczywiście, że Duplessis pokona Shona Stricklanda, a jak mówię, minimalnie więcej szans daje jednak Amerykaninowi. A w takim scenariuszu Strickland kontra Adesania 2 jako walka wieczoru, nie za bardzo mi to pasuje. Wolę, wolę Gage kontra Halloween. Kategoria półciężka. O, to się robi ciekawie, bo Alex Pereira na pewno byłby zdolny do walki już właśnie w kwietniu. Tylko kogo mu dać? Jamal Ahila nikt mu nie da, bo Jamal Hill mówił o tym, że w kwietniu to liczy na powrót do treningów takich z pełnym obciążeniem. Więc to byłoby za wcześnie. Z kim innym z kategorii półciężkiej mógłby walczyć Alex Pereira? Z nikim. Prochaszka zajęty, Ankara zajęty, Błachowicz kontynuowany, Rakić nie ma, Kryłow Walker nie ma. No z kim mógłby walczyć Pereira? Chyba że nie, Pereira do kategorii ciężkiej nie przejdzie, co już tutaj no nie chce mi się tego uzasadniać, ale no, wszystkie sygnały medialne. Wychodzące z obozu Brazylijczyka oraz Brytyjczyka Toma Aspinala wskazują na to, że do tej walki nie dojdzie. Chociaż wiecie, to się może zmienić w sumie, jasny gwint. Pereira kontra Aspinal jako walka wieczoru też mi się trochę medialnie nie klei. Wielkie wydarzenie, oczywiście. Historyczny trzeci pas Mistrzowski na szali, co prawda, tymczasowy, ale jednak. Gayci haluje. Jones nie wróci. Gan, Pawłowicz, Aspinal. Czy Aspinal może walczyć na yy, UFC 300? Teoretycznie może, choć on raczej celuje w powrót. Przy okazji. O, na 300 mógłby walczyć. Ale z kim? No z, Ga z gainem w walce wieczoru? Nie, to się nie nadaje. Pawłowicz, nie, Mio Miocić. Może przekonają Miocić do tego, żeby wziął tę walkę za Aspinalem i dał się poszatkować na koniec kariery. Kto wie. Ciężko, chyba że wiecie, sprowadzą kogoś z zewnątrz. Może Brock Lesnar wróci, może Ronda Rousey wróci, ale to byłby dramat. Chyba się zgodzimy co do tego. Więc podsumowując, wydaje mi się, że najbliżej jest mi walki wieczoru w charakterze Justin Gagey kontra właśnie Max Holloway. No i tyle. Ewentualnie, ewentualnie ten Duplessis kontra Adesania, Adesania kontra Streakant 2, tego byśmy nie chcieli, lub. Pereira kontra Aspinal, jeżeli jakimś cudem udałoby się UFC przekonać Brazylijczyka, aby właśnie przeniósł się do kategorii ciężkiej. No i to tyle. Dobra. Wydaje mi się, żeśmy się nagadali za wszystkie czasy po północy. Gdzie ten czat? Znowu mi zniknął ten cholerny czat. Gdzie ten czat? O, Archeros też podpowiadasz. Pereira, Adesanya 3,5, ciężkie. Też jest taka opcja, ale to byłoby straszne. To byłoby sportowo, tak jak piszesz, no, jakaś farsa totalna. No, ale jak piszesz medialnie, by się kleiło. Dobra. Dzięki Wam serdecznie za dzisiaj. Wydaje mi się, że w miarę. W miarę produktywnie tutaj żeśmy spędzili, te ile? 2,5 godziny, prawie jasny gwint, jasny gwint. No więc jeszcze raz, wszystkiego najlepszego dla Was. Trzymajcie się najlepszego w 2024 i słyszymy się nie wiem kiedy, ale może w przyszłym tygodniu już się uda, a może nie, zobaczymy, może się uda. Trzymajcie się, najlepszego. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.